Udostępnimy sobie. Ok, rozpocząłem nagrywanie. No i niech pani na dole, jak jest pani w tym Google Meet, no to na dole zaprezentuj teraz. Klika pani na zaprezentuj teraz i wybiera pani z tabeli ekran, który chce pani udostępnić. Nie wiem, czy widać cokolwiek. Nie. A wyskoczyło nie. Pani to okienko do udostępnienia? Tak, ale udostępnij i nie tak, jakby nie dało się go wcisnąć. A niech Pani go kliknie u góry. Da się? Tak jakby się zawiesił coś w komputer? Okej. Okay. To może zróbmy tak. A ma Pani w prawym górnym rogu, niech Pani tam kliknie, czy ta strona ma dostęp do kamery i mikrofonu na przykład i do... I do ekranu. Bo prawdopodobnie, jak pani mówiła o tym problemie, to najprawdopodobniej jak to... A teraz poszło coś? Tak, dobra, jest. Okej. Okay. Dobra. Okay, i jakbym odpaliła render, nie wiem, czy tutaj widać. No te niech lampy, pani jeszcze nie odpala. Niech pani jeszcze. Ma pani wizualizacje zapisane gdzieś na dysku? Nie wiem, chyba nie. No dobra, to niech pani mi pokaże, jakie ma pani światło, bo tu widzę ten Omnilight. Omnilight w tych światłach spot, w tych tubach, no to nie jest do końca optymalne rozwiązanie. Wiem, ale tak jakby był, wie pan co, tak jakbym ściągnęła to i to jakby to już było. I teraz. Chciałam zrobić właśnie ten spotlight. Spotlight, tak? Aha, ale kurczę, chyba nie umiem tego przełączyć, żeby usunąć to, a zrobić to tak jakby podmienić. Bo nie? Te spoty ma pani w tych tubach długich złotych, nie? Więc można by to skopiować. Czyli podjedźmy tam kamerą do lewej strony najpierw. Do lewej strony ekranu. Niech pani też sobie tak. Niech pani zminimalizuje wszystkie panele po prawej, czyli materiały, komponenty. Góra, tak? Po prawej stronie ekranu ma pani zasobnik domyślny, materiały, komponenty, wszystko niech pani pominimalizuje. Ten otwórzmy panel, otwórzmy panel style. Tak, niech pani pokaże panel style i niech pani sobie kliknie na ikonkę edycja, bo ma pani włączone profile i to nie pomaga w szybkości działania projektu. Profile niech pani da na 1 i wyłączy. I zaktualizuje zmiany w stylu u góry. Czyli te obracające się strzałki, dwie. Tutaj, okej. Dobra, no i styl został zmieniony. I teraz niech pani podjedzie do tych spotów, tam po lewej stronie na tych złotych tubach. I tutaj, no dobra, ja mówiłem o tych po lewej, ale pani podjechała tutaj, niech będzie. Zacznijmy od tych. I tutaj musi pani usunąć ten Omnilight, bo to światło się tu nie nadaje. Ono jest zbyt intensywne, więc wejdźmy do niego, usuńmy go, dobra. I teraz wybiera pani tamto światło po lewej stronie. Jak nie widać tego światła, to proszę sobie przełączyć na monochromatyczny widok. Dobra. Monochromatyczny, czyli ma pani u góry ekranu, jak jest zakładka pomoc, potem jest cień, a potem poniżej jest ten pasiasty sześcian, to obok ten sześcian niebiesko-szary. To jest ten monochromatyczny. I tutaj można przełączyć, no niech pani da monochromatyczny. I teraz widać przynajmniej samą formę i czasem jak jest ciemne tło, to jest dużo łatwiej zrozumieć, co się dzieje. Dobra, niech pani z powrotem przełączy ten pasiasty. Wyświetlanie tekstur. OK, i po lewej stronie mamy te spoty. I teraz tak, niech pani wejdzie w tą lampę, gdzie są te spoty umieszczone. Po lewej stronie ekranu na SketchUpie. Nie tak. Spacja. Niech pani skręci kamerą przede wszystkim, bo jest pani cały czas z jednego ujęcia, nie ułatwiamy sobie roboty. Niech pani skręci na lustro kamerą. Dobra, i teraz niech pani się przybliży do tych spotów. Niech pani zwiększy też kąt kamery, litera Z.
i pole widoku jest 11,9, niech, dajmy na przykład 40 i Enter. Dobra, przybliżmy się. I do tych tub złotych, niech pani podjedzie do tej lampy. Ale to nie o tym mówię. Po lewej stronie, te złote tuby wiszące. I tutaj są te spoty. Dajmy spację. I niech pani wejdzie do tych spotów tutaj. Do tych stożków światła wirejowych. Czyli zaznaczy pani jeden. Wejdźmy głębiej, dwa razy klik. I jeszcze jedno kliknięcie na tym spocie. Może być ten najwyższy. Jeszcze głębiej wejdźmy, dwa razy klik. I teraz tutaj chodzi o to, że emisja światła odbywa się z dolnej części tego kręgu. Czyli jak pani chce, żeby spot był bliżej, żeby po prostu światło wydobywało się bliżej lampy, to ono musi być mniejsze. Czyli dajemy literę S, skalę. I trzyma pani kontrol i zmniejsza względem środka. I zaczynamy zmniejszać. I jeszcze. Trzymamy kontrol, zmniejszamy. Dobra? I teraz może pani podciągnąć to światło, czyli narzędzie przesuwania, litera M, i podciąga pani to wyżej do tej tuby. Tak, żeby to faktycznie emitowało się z tego obiektu. No, kliknięcie, przesunięcie, kliknięcie ponownie. Ok, jest na środku. No i to samo musiałaby pani zrobić w tych pozostałych lampach. I teraz tak, niech pani sobie tą, czyli to sobie pani uzupełni już sama. Kopiujemy tą sztukę. Ctrl C, kopiujemy tą sztukę. Dobra? I teraz dajemy, albo niech pani da spację, bo nie jestem pewien, czy to się skopiowało. Spacja. Ctrl C, kopia. Ok, dajmy Escape. Wyjdźmy z grupy, wyjdźmy z grupy. Chyba dwa razy trzeba dać Escape. Dobra, i teraz rolka do tyłu. No i tutaj tą tubę u góry. Niech pani mi pokaże, czy ona jest komponentem, ta tuba górna. Niech pani kliknie Czy to spacją. rzeźbią? Prawym, nie, chwila, dajmy Escape. Prawym przyciskiem na nią. Prawym. Informacja o elemencie, Informacja o tak? elemencie. Jest komponentem. Dobra, ok. No to wchodzimy do niej dwa razy klik. I teraz dajemy Ctrl V, wklejamy sobie tego spota. Stawia go pani klik. Zaraz go dostosujemy. Na lampę, na lampę. Dobra, no i teraz niech go pani weźmie z tego sufitu, przesunie na lampę. No niech pani go postawi, no. Teraz trzeba przesunąć na osi czerwonej, potem zielonej, czyli jeszcze w dwóch kierunkach. Klik, strzałka w prawo. No albo tak, no jakby albo tak, albo tak. Trzeba albo przesuwaniem, i tak musi pani dostosować, żeby on był jakby względem środka odpowiednio. Czyli ja bym popatrzył na to bardziej z dołu, no bo teraz nie widać, gdzie jesteśmy, nie? O, i teraz niech pani sobie blokuje oś zieloną, oś czerwoną, i niech pani sobie to względem środka ustawi. To chyba, jeszcze nie jest. No, może być na tą żarówkę, dokładnie. Klik. I teraz może pani to trochę obniżyć, żeby to nie właziło tak bardzo w tą lampę, ale żeby było nieco niżej. No, tylko trzeba postawić, nie? Blokada osi pionowej. Chwila. Ctrl Z jeszcze raz. Ctrl Z. I jeszcze raz. Klik, strzałka w górę i obniżamy. Niebieską zablokować Tak, coś. klik, niech pani kliknie, strzałkę w górę. No. Mam Strzałka niebieską, w a górę. to. Strzałka w górę na klawiaturze. Tak, strzałką. Górę. No, jakby była, to by się pogrubiła. Oś pionowa by się pogrubiła, gdyby pani. O, teraz jest. No, nie wiem, może ja mam opóźnienie. Prawdopodobnie mam opóźnienie. No i teraz najeżdża pani nie na sufit, tylko na lampę. Niech pani schowa resztę modelu. Ma pani na Y chowanie reszty modelu? Nie, chyba nie To dodałam tego skrótu. wejdźmy na okno, preferencje i ustawmy. Okno, preferencje. Tak. Ok. I wejdźmy na skróty klawiszowe. I tutaj ukryj. Piszmy ukryj. Jest, na dole. Widok, edycja komponentu, ukryj pozostałą część modelu. Druga od dołu.
Ma pani to na J, ok. To dajmy to też na Y, ok? Y i plusem po prawej zatwierdzamy skrót. Dobra? A ten J zostaje. Może zostać, to nie przeszkadza. Dobra, dajmy OK. I OK. I teraz dajemy sobie Y, chowamy resztę modelu. Niech pani popatrzy na to bardziej horyzontalnie, bardziej od boku. Tak, i teraz bierzemy M, przesuwanie. Klika pani na obiekt, strzałka w górę i troszkę obniża. No tylko wiadomo, nie przesadzamy. Strzałka w górę, ona nam ułatwi. Nie, nie naciska pani, nie wiem, naciska pani tą strzałkę w górę czy nie? Tak. Dobra, no i teraz, żeby nie była za nisko, żeby to było może o 3 cm. Niech pani wpisze 3, enter i będzie. Dobra. I to jest optymalne ułożenie mniej więcej takiego spota. Chodzi o to, żeby emisja światła, która się odbywa z tego kręgu, no nie, na dole, żeby ona była bliżej lampy, bo jak pani ma duży ten spot, tak jak miała pani przy tych lampach wcześniej, no to niestety nie będzie nam to fajnie świeciło, bo emisja światła wtedy pojawia się bardzo, no dużo niżej niż jest faktycznie lampa, niż by była żarówka. Także na to trzeba zwracać uwagę. I teraz tak, niech pani wejdzie na Asset Editor. Aha, i ma pani render interaktywny włączony, to trzeba go wyłączyć, bo to pani opóźnia działanie modelu. Czyli ten czajnik z łapką, niech pani kliknie na ten czajnik z łapką i wyłączy render interaktywny. Widzi pani to, czy nie? Jest tam w tym stopa, nie? No tak, stop. Nacisnąłem, chyba się zatrzymał. Dobra, ok, niech pani teraz wejdzie na Asset Editor. Ja mam opóźnienie ekranu, pewnie reszta osób też nie widzi. Zablokowało nam się, ale może się odblokuje zaraz. W każdym razie wchodzi pani na Asset Editor, na ustawienia świateł. Tak, jest tam. Dobra, i teraz z tego światła, z tego spota, który sobie ustawiliśmy do lampy, niech pani da na niego prawym przyciskiem i dajmy jako, ustaw jako unikatowy. Dajmy go jako unikatowa lampa. Czyli ten spot V-rayowy, ten, który pani przed chwilą ustawiła w lampie, robimy go jako unikat. Wiem, tylko że kurczę, kiedyś budowałam lampę i tutaj w tym Asset Editorze mam 3 testy. To nie ma znaczenia w tym momencie, niech pani to zrobi. Zaraz zmienimy temu nazwę, żeby dojść z tym do ładu. I jak pani doda to jako unikatowy, czyli na tym spocie ustaw jako unikatowy, to na liście V-raya pojawi się kolejna pozycja. Z jedynką. A gdzie to się ustawia jako ten unikatowy? No na komponencie. Ma pani ten stożek zaznaczony, ten stożek światła V-rayowy. Okej. Okay. Prawym przyciskiem ustawia jako unikatowy i wtedy on się pojawi jako jedynka, znaczy z końcówką jedynka na liście. Pojawił się czy nie? Ustaw jako unikatowy, ale to jeszcze mówimy o SketchUpie na razie. No tak, cały czas. Tylko jeżeli pani wyszła z lampy, bo teraz chyba się odblokowało, niech pani wejdzie do tej lampy dwa razy. Ale on jest zaznaczona. I teraz zaznaczamy sam spot, sam stożek. No. Czyli to światło, tak? Tak, prawym przyciskiem ustawia jako unikatowy. No jest. I teraz się dodało coś, już w Asset Editorze, która się dobra. No i o to chodzi. Teraz nazywa to pani tą lampę, ta z jedynką właśnie, która się dodała na Asset Editorze. Ma pani na drugim monitorze, czy ma pani na tym samym monitorze? Halo? Jeszcze raz. Czy ma pani na tym samym monitorze, czy na innym monitorze? Ten Asset Editor. Na tym. Nie wiem, ale ja go nie widzę. Możliwe, że pani udostępniła nie cały ekran, tylko okno SketchUpa. No w każdym razie niech pani sobie tam wpisze nazwę tej lampy, czyli to po prostu, nie wiem, lampa, tuba, sufit. Żeby było wiadomo, że to jest ten konkretny, ta konkretna czyli pozycja. Rename, tak? To jest zmiana. Tak, rename, zmiana. No i wtedy ma pani po prostu kontrolę nad tymi dwoma lampami dzięki temu. Może pani zwiększać moc, zmniejszać moc i tak dalej, i tak dalej. Także to jest rozwiązanie tego problemu. Druga rzecz, autoekspozycja na kamerze. Jak pani sobie wejdzie na Asset Editor i na koło zębate, to tam w zakładce kamera, to jest chyba czwarta od góry, zakładka kamera,
Niech pani zobaczy, czy ma autoekspozycję włączoną. Tylko, aha, jeszcze na samej górze, jeżeli ma pani włączone interactive rendering, to trzeba wyłączyć. Interaktywny. Interactive jest, no. Wyłączmy to. I progressive też wyłączmy na razie. Progressive też. I teraz na dole na kamerze i exposure value, po prawej jest auto. Jest takie szare auto, prawdopodobnie będzie na szaro. Niech pani sobie to na... Włączyć. Włączyć, włączyć. Explose, włączyć, okej, okay, to jest. Dobra, no i to powinno załatwić sprawę, jak chodzi o wizualizację łazienki. To światło powinno być optymalne już. Tylko tak jak mówię, no będzie musiała pani porobić testy małe, ze dwie próby czy jedną, żeby zobaczyć, jak to nam wychodzi. Jeżeli by się okazało, że coś świruje nam ta autoekspozycja, no bo pani ma te wizualizacje takie zewnętrzne, z przekrojami uwzględnionymi, prawda? To jeżeli by się okazało, że ta autoekspozycja jednak nie działa prawidłowo, to trzeba ją wyłączyć i ustalać tylko mocą lamp, czyli tych spotów, które żeśmy tam zrobili jako unikatowe. No i oczywiście tamte wiszące złote tuby, też trzeba by było te spoty tam zoptymalizować, ich wyświetlenie. Okej. Okay. No. Dobra, to no tutaj coś jest z internetem nie do końca tak, wydaje mi się, u pani, bo no jest strasznie duże opóźnienie i nie widać tego asset editora, więc lećmy dalej. Kolejna osoba, czy są jakieś pytania? Dobra, dziękuję. Dzięki. To może pani skończyć prezentację tam na Google Meet, można zakończyć. Tak, i tutaj kolejne osoby. Ja w sumie mam takie pytanie o tą mapę HDRI. Tak. Ja bym może na czacie wysłała tą moją wizualizację i powiem, o co mi chodzi, bo ona jakoś tak dziwnie wygląda i się zastanawiam, czy da radę ją ustawić, czy to jest kwestia jakości. To ja wyślę na czacie. Dobra, na czacie. Niech pani pokaże. Ma pani link, rozumiem, tak? Bo tutaj nie da się z tego, co kojarzę, chyba udostępniać po prostu... Chociaż może da się zrobić. Obrazka? Dobra, to nie mam linka, mam obrazek. Możemy zrobić inaczej. Możemy zrobić inaczej. Już. Album. Ja pani wyślę. O, niech pani wejdzie sobie na ten czat. I tam jest folder, znaczy ten link imgbb.imagebb.com. Tak, widzę. Niech pani sobie wejdzie na ten serwis i tam można dać rozpocznij wysyłanie i może pani po prostu sobie wysłać ten obrazek i udostępnić link i pokazać w ten sposób. Aczkolwiek może pani też po prostu udostępnić ekran w tym momencie jako prezentację i też możemy to omówić w ten sposób. Może tak będzie najprościej, bo wszyscy będziemy widzieli, o czym pani mówi. Okay, czy może tak być? Już. Pewnie, nie ma. Dobra, to na samym dole wchodzi pani na tym, no. Jak są te ikony, jest zaprezentuj teraz, czy rozpocznij prezentację i potem wybiera pani ekran, który chce pani udostępnić. Czyli cały ekran pewnie tu będzie. Co? Widzi to pani? Widzę, ale coś nie mogę tego zrobić. Proszę chwilę poczekać jeszcze. Dobra. To czy ktoś z państwa ma w międzyczasie jakieś pytanie? Dodatkowo jeszcze. To ja mogę mieć pytanie. Tak. Tylko już zadbałam w sumie to pytanie odnośnie umywalek szklanych, które przekonwertowałam z DWG do Scrapa przez Picon Planera i po prostu wychodzą mi takie poćwiartowane te umywalki i ja je rozbijałam, ale to nic nie dało. Okej, to niech pani udostępni ekran również i zobaczmy. Tak od razu, cały ekran, tak? Tak. Cały ekran. I wtedy pani rozpocznie prezentację i będziemy mogli zobaczyć, na czym polega problem. Coś chyba się nie widać. Jest. Okej, okay. Pani Magdalena prowadzi, dobra, prowadzi prezentację, okej. Okay. No i dobrze.
I niech Pani pokaże najlepiej na widoku monochromatycznym, czyli jak mamy pasek pomoc w lewym górnym rogu, jest rozszerzenia pomoc i potem jest ten pasiasty sześcian i na prawo jest ten sześcian niebiesko-szary, to jest monochromatyczny. Jeszcze raz, po prawej który stronie, to jest? Obok pasiastego sześcianu jest ten niebiesko-szary. Dobra. I niech mi Pani pokaże tą umywalkę, jak ona tu wygląda. Dobra. Nie wiem, czy... Okej, okay. I teraz tak, niech pani się wklika do niej do oporu. Tylko może mi coś przywiesić, bo ona jest chyba mega... Coś jest z tym modelem nie tak. No on jest dość gęsty, ma gęstą siatkę. No tak myślałam i już mi zwiesi... O, dobra. Dobra, dajmy na razie, niech pani schowa resztę modelu. Ma pani to na jakimś skrócie klawiszowym, na Y albo... Nie. To niech pani ustawi. Nie. Okno, preferencje, bo to się przydaje. I tutaj skróty klawiszowe. No i u góry niech pani wpisze ukryj. Jest. Widok, edycja komponentu, ukryj pozostałą. To jest na środku. Tutaj. O. Nie, ma pani na Y. Dobra, dajmy OK. I na Y naciśnijmy. I teraz niech pani kliknie potrójnie na tym obiekcie. Potrójne kliknięcie. Raz, dwa, trzy. No to już jest. No nie jest. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. To wyjdę może. Nie. Niech pani nie wychodzi nigdzie, tylko niech pani kliknie potrójnie na tym obiekcie. On się zaznaczy, jako cała połączona geometria. Znaczy próbuję cały czas, natomiast mi się strasznie wiesza po prostu przez... Ja wiem, bo tu chodzi o to, że to jest gęsta siatka. I teraz najlepiej tak. Dobra, jak się... Możemy słuchać albo tym potrójnym kliknięciem, albo... O, chyba jest. O, no i widzi pani ile tu się dzieje. Jest dużo po prostu, dużo elementów. I teraz tak, zminimalizujmy panel komponenty po prawej, style. Zminimalizujmy po prostu nazwy tych paneli, tagi, cienie i zwiększanie krawędzi. Niech pani sobie włączy wygładzanie współpłaszczyznowych. Niech pani da mu chwilę. I teraz suwakiem na prawo bardziej można przesunąć. Tylko bez przesady, żeby nie poszerzać o więcej jak 90 stopni. Czyli powiedzmy na 80 stopni niech pani, bo to wykrzywienie, które się pojawiło dołem, wynika z tego, że pani próbuje zaokrąglić kąt powyżej 90 stopni. I teraz tak, tutaj mamy jedną dziurę po lewej stronie, ten taki clean, więc jego trzeba uzupełnić narzędziem linia. Niech się pani przybliży do tego. Niech pani naciśnie Ctrl T, odznaczenie całości. I teraz niech pani łapką przeciągnie, czyli litera H. Niech pani sobie przeciągnie. Nie mam pod H nic, ale łapkę sobie. Tu łapkę niech pani weźmie ręcznie. No i niech pani przesunie kamerę niżej trochę. Tak, i niech pani teraz wejdzie w zakładkę widok i geometria ukryta. Ok. I niech pani weźmie narzędzie linia i narysuje tą dolną kreskę jeszcze raz, tą łączącą. Ok. No i uzupełniliśmy ten otwór. Ten clean jest uzupełniony w tym momencie. Może pani jeszcze ewentualnie spróbować tym fixitem to naprawić. Ma pani ten dodatek fixit? Mam. To niech pani spróbuje. Proszę kliknąć 3 razy na tym obiekcie. To nic nie da. Trzeba zaznaczyć całość. Okej. Okay. Albo Ctrl A. I teraz prawym fixit 101. I albo nam narobi dziur, albo nam to naprawi. No, właśnie, to już chyba też robiłam i to się troszkę przy... Dobra, ok. I niech pani popatrzy. No, za szybko. 298 tysięcy obiektów zostało usuniętych. Zwróciłam uwagę na to, tak. I dajmy sobie teraz Ctrl T, odznaczmy całość. Zobaczmy, czy nam nie narobił dziur. Ctrl T i geometrię ukrytą. Niech pani wejdzie na okno preferencje i też jeszcze raz wpiszmy tam ukryta. Ukryta i jest. Widok, geometria ukryta. Niech pani to doda na literze V. Czyli po prawej dodaj skrót. Litera V. Samo V. Samo V. I plusem po prawej zatwierdzamy. Dajemy OK. Niech pani sobie teraz V-kę naciśnie. OK. No i teraz niech pani się przybliży do tych takich świstków. OK. To jest... to wynika z nadmiernego wygładzenia. Niech pani da znowu V-kę, geometrię ukrytą. I Ctrl A, zaznaczmy całość. I teraz spróbujmy to zwiększanie krawędzi zmniejszyć, na przykład do 30 stopni.
Okej, okay, powinno się to nieco lepiej zaprezentować. Może nawet jeszcze mniej. Niech pani spróbuje, bo on się optymalizuje. Może jeszcze mniejszy kąt. Dobra, no spróbujmy. I teraz naciśnijmy V-kę, Ctrl T, odznaczmy całość. Ctrl T. I literę V geometrię ukrytą wyłączamy. No i powinno to w miarę już wyglądać. Tylko się zwiesiło chyba. Ewentualnie może pani dać Escape albo kliknąć gdzieś proszę na modelu. Brak odpowiedzi. Dobra, no to zaraz spróbujemy. To, czyli ogólnie rzecz biorąc, no, rozwiązaliśmy, myślę, problem. Też, jak pani zapisze tą łazienkę, to ona powinna teraz mniej trochę miejsca zajmować. Może pani wejść na folder, tam gdzie ta łazienka jest zapisana, i sprawdźmy, ile ona w tym momencie zajmuje. Mogę, tylko proszę się nie przerazić, bo ja mam straszny bajzel. No to proszę go uporządkować, bo to niedobrze. Musi się pani odnajdywać w tym projekcie, nie? Znaczy, ja się idealnie odnajduję, Nie tylko wierzę się w to. to. Jak to? No, to jest Oczywiście. oczywiste, że jak pani sprawdzi za 2 lata, gdzie jest ta łazienka, to pani No nie to będzie umiała nie. znaleźć, nie? Nie mówię, że pani ją będzie potrzebować, no, ale dobrze jest tak robić dokumentację projektową, żeby za 2 lata, jak klient się przypomni, że on chce jeszcze coś zmienić, no to wtedy pani to umie łatwo znaleźć. To jest jakby tylko dla pani będzie plus, bo inaczej będzie frustracja. To jest to, tak? Łazienka, Tak, drugie ale muszę piętro. to chyba zapisać jeszcze, tak? To jest No to. spokojnie, sprawdźmy najpierw, ile zajmuje. Czyli to jest ten plik po lewej, tak? Ten łazienka drugie Tak, piętro. 53 mega. 53 i 3. Okej, okay, no to zobaczmy, wejdźmy na ten projekt. No dobra, to się, może się to odwiesi, miejmy nadzieję. Chociaż nie, bo to jest, niech pani zobaczy, bo to jest dziś, z tą datą 07.01.22. To był ten sam plik tam na folderze? Wydaje mi się, że tak. Nie. No to niech pani znajdzie, to jest niżej, w rzędzie niżej. Ten, o właśnie. Najedźmy na niego, 87 mega, dobra. No to jest prawdopodobne, że trochę megabajtów nam odpadnie w momencie, jak oczyściliśmy tą geometrię na tych umywalkach. One O, były... widzi, bo to wygląda tak. Tam wyglądało. Coś takiego jest. Okej. Okay. No to tym bez problemu można to zrobić. Pani ma ładną, gęstą geometrię, natomiast no jedyne, co tu jest problemem, no to właśnie dziury w siatce oraz optymalizacja siatki, nie? Siatkę zoptymalizowaliśmy fixitem, natomiast te dziury w siatce czasami trzeba uzupełnić ręcznie. I potem wygładzić te współpłaszczyznowe i normalne za pomocą zmiękczania krawędzi. I potem może pani normalnie nałożyć materiał szkła do V-Raya i to już będzie wyglądało na wizualizacji prawidłowo. Także dobra, może pani zatrzymać udostępnienie i jak się to zrobi, proszę dać znać. Dobrze, bo miałabym Dobra. sobie jeszcze do farby jedno pytanie, ale to możemy później. Aha, okej, okay, no natomiast widziała pani, ten model się zwiesił, więc chyba, że może, no niech pani po prostu pyta, to ja może udostępnię swój i... Znaczy, chodzi mi o to, co zrobić, żeby po prostu, chyba że przesadzam, ale to też musiałabym chyba udostępnić render, znaczy wrzucić do tego linka i udostępnić na czacie. To ja, widzi pani ten image BB? Tak, ja już sobie to ogarnę, Dobra. to może ktoś następny i ja Dobra. już tu teraz spróbuję wrzucić jakieś te wizualizacje i Dobra, w będę pytać. porządku. Okej, Super, okay, no dziękuję. to... To ja mogę te obrazki Tak. udostępnić teraz. Dobrze. O, już. Okej, okay, i mam. Dobrze, już chyba widzimy. Pani udostępnia. Okej. Okay. Dobra. Na przykład tutaj ta mapa wygląda mi tak, ona jest trochę rozmazana, ale to chyba przez to, że jest słabej jakości. Jest niska rozdzielczość, tak. Ściągnęła pani sobie prawdopodobnie 2K albo 4K. Dokładnie. Którą pani ściągnęła? 2K. 2K. No to ona ma po prostu, to jest 2048 pikseli na, no, czy 2000, no musielibyśmy zobaczyć, ale prawdopodobnie 2048 na jakąś mniejszą, na 1000 coś. I ona wtedy po prostu jest za małej rozdzielczości. I V-Ray I ją tu. wyświetla w sposób, no taki jaki jest, czyli słabo. Jak pani zmieni tą panoramę na przykład na 8K, czyli to jest już 8000 ileś pikseli, no to wtedy będzie się wyświetlała prawidłowo. A ten model jeszcze będzie wtedy tak w miarę działał? Czy Tak, to nie, bo jakby to nie jest za tylko pod daleko? kątem V-Raya. To jest tylko pod kątem V-Raya. Natomiast jak chodzi o sam model, no to może pani pokazać swój model? Zobaczmy. Jedna.
Czyli tak, pani ma profile wyłączone na stylu wyświetlania, czyli to w miarę chyba sprawnie chodzi, prawda? Tak, no tak. Dobra, a ma Miarę. pani podpięte inaczej, czy model został wyczyszczony z geometrii nieużywanej i z materiałów i tak dalej? Chyba nie. To może pani wejść do Window, Model Info i Statystyki? Tak. No. Dobra, i tutaj popatrzmy. Mamy definicję komponentów. 465 komponentów, 290 materiałów, 35 tagów. Teraz tak, może pani wejść na miejsce, gdzie ma pani ten projekt, w sensie ten dom rodzinny, projekt semestralny. Chodzi mi o plik SketchUpowy, nie? Okej. Gdzieś to. Tutaj. Ok. Ile on zajmuje? 122 mega. No, czyli to oznacza, że on w tym SketchUpie zajmuje 122 mega, natomiast w SketchUpie jeszcze 2020 by zajmował połowę więcej. Oni bardzo zoptymalizowali zapis w tym nowym SketchUpie. Znaczy no, w 2021, bo 2022 już jest dostępna też wersja. I musiałaby pani po prostu włączyć tą funkcję Purge Unused, aczkolwiek proszę jeszcze nie klikać. Można też to zrobić za pomocą wtyczki. Ja już udostępnię link do niej. Może sobie ją pani od razu zainstalować, to zrobimy z tym. Bo jest taka wtyczka Purge All i ona nam daje więcej kontroli. Czyli tak, wchodzę do zakładki do różne i już pani wysyłam link do tej wtyczki. Pobierz link i na czacie już się pojawi. Kopiuj. Proszę sobie wejść na czat. Tam na dysku. Dobra. Tylko chyba coś się stało, bo nie widzimy już pani ekranu. Przynajmniej ja nie widzę. Dobrze, nie, bo skończyłam udostępniać, ale to mogę udostępnić jeszcze To raz. proszę udostępnić, bo będzie łatwiej, żeby się to faktycznie też reszta miała szansę zorientować, co się dzieje. Dobra? Ok, teraz wchodzi pani na Purge All, szuka pani Purge All. On chyba będzie gdzieś na końcu, nie wiem. Albo niech pani zrobi tak, żeby było łatwiej. Purge all, purge all. Jest. W drugim rzędzie purge all 4.0. To jest ten. Prawym przyciskiem na niego na dole klikamy pobierz. Dobra. No i teraz idziemy do SketchUpa z powrotem. No i tutaj dom jednorodzinny. Idziemy do zakładki Extensions i Extension Manager. No i na dole install extension. I to Pobrane. jest. Instalujemy Purge All. Dobra. Niech pani sobie to zamknie. To okno. I teraz on się pojawił jako w zakładce extensions, jako purge. Wejdźmy do tego. Extensions, purge. No i może pani. Tutaj mamy do wyboru. No nie? Czy chcemy oczyścić komponenty, czy chcemy oczyścić tagi, materiały, style, i czy chcemy złożyć raport. Dajmy sobie OK. I to chwilę mu może zająć. Powiedzmy minutę, dwie czy trzy, więc w międzyczasie przejdziemy sobie do kolejnej osoby, bo widziałem, że tam pani udostępniła link do grafik, a pani niech po prostu sobie poczeka, niech się to zrobi. Jak się to zrobi, to trzeba model SketchUpa zapisać i niech pani zobaczy później, jaka jest różnica, jak chodzi o rozmiar pliku. Super. Dobra. Dziękuję bardzo. Dobra, dzięki. Ok, to ja sobie teraz dam zaprezentuj, udostępnij. Ok, i teraz tak. Sprawdźmy pani rendery. One są pewnie słabe, ale coś byśmy może jeszcze tu po. No, to chodzi o to, żeby je omówić. To jakby pani miała już super wizualizację, to ja bym miał za bardzo o czym gadać, nie? Wiem jak jest. Dobra, teraz tak. Ten i ten. Ok, to zacznijmy sobie od tego. Czyli tutaj, no, myślę, że tego, co brakuje, no to jakiegoś odbicia, jakiejś interakcji z materiałami. No niby tu jest trochę, ale mam wrażenie, że ta plama, ona jednak potrzebowałaby nieco więcej odbicia. No bo, rozumie pani, jeżeli to jest jakieś tam, chodziło o to, żeby zlewająca się farba była na betonie, no to wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem byłoby, żeby troszkę więcej tego odbicia tu było. Z kolei tutaj, z tym kaktusem,
Problem prawdopodobnie polega na tym, że ma pani niepodpięte tekstury do tego kaktusa. Czyli to. Dlatego taki ciemny wyszedł, tak, dlatego tak? taki ciemny. Czyli trzeba by wejść do tej funkcji tutaj w zakładce rozszerzenia, V-Ray, File Path Editor. Niech pani zobaczy. Ja tu z poprzednią grupą używaliśmy na tym placu hiszpańskim. Pokazywałem im, jak to właśnie podpinać. Czyli jeżeli mamy sam model SketchUpowy na przykład, albo w ogóle władowaliśmy pełno rzeczy do projektu z 3D Warehouse'a, no to potem pod kątem V-Raya już trzeba jeszcze dodatkowo sprawdzić ten File Path Editor, czyli zakładka rozszerzenia, V-Ray, File Path Editor. Okej. I tutaj on nam wyświetla, czy wszystkie tekstury są prawidłowo podpięte i wszystkie IES-y, wszystkie HDRI. Jeżeli są prawidłowo, to są na zielono, czyli ścieżka do pliku jest prawidłowa. Jeżeli są na żółto, to są tylko w SketchUpie, nie ma ich w żadnym zewnętrznym pliku. A jeżeli są na czerwono, to są brakujące. Jeżeli na przykład IES-y czy HDRI są na czerwono, no to w ogóle nam nie zaświecą na wizualizacji. Więc te rzeczy trzeba sprawdzić i jeżeli są na żółto, to dajemy sobie Archive and Repath. Można zaznaczyć wszystkie naraz z Shiftem. Jeżeli są wszystkie żółte, Archive Repath. Jeżeli są czerwone, to używamy funkcji Repath, zmieniania ścieżki. I teraz tak. To by trzeba jeszcze sprawdzić dodatkowo. I wtedy te kaktusy powinny zacząć się wyświetlać normalnie. Natomiast tutaj ta sama historia jak z panią poprzednią, czyli używała sobie tu pani tych map HDRI, natomiast Tak. prawdopodobnie również 2K, Czyli 2400. najlepiej 4, tak? Ja powiedziałbym, że raczej 8K, czyli jak Okej. mamy na przykład ten Ambient CG, no i powiedzmy ta ogrodowa, no to ona jest tutaj dostępna. 8K zajmuje 123 mega, natomiast no ona już jest gwarantem jakiejś ostrości, jakiejś jakości. Bo tutaj na przykład jak sobie klikniemy i załadujemy tą panoramę, no to popatrzcie, ona już wyglądać będzie na wizualizacji w taki sposób. Czyli nie jest też idealnie ostra, gdzieś tam się rozmywa, natomiast no już jest lepszej jakości niż to co tam się wydarzyło, prawda, na tym renderze. Więc to jest kolejna kwestia. No kolejna kwestia tutaj to te panele Ta drewniane, sklejka. ta sklejka. No prawdopodobnie znowu fajnie by było, jakby jakaś interakcja była z otoczeniem. Kolejna rzecz, te ostre krawędzie na modelu. To niekoniecznie dobrze wygląda pod kątem wizualizacji. Cwanym pomysłem jest po prostu sobie zaokrąglić. Czasami to sobie zapiszę. Zaokrąglić krawędzie pionowe. Czy już pokażę? Albo zrobić przynajmniej fazowanie. Czyli w przypadku takiego słupa betonowego, powiedzmy słup, nie wiem, 40 cm na 40 cm. I on jest, no na wizualizacji nie wyglądałby wcale szałowo. Natomiast jeżeli zrobimy mu fazowanie, czyli te pionowe linie zaznaczę i zrobię mu tym joint push-pullem, znaczy round cornerem bevel, nie joint push-pullem. Round corner bevel, dam na przykład 0,5 cm fazy albo centymetr najpierw. Już mam to fazowanie. A teraz jeszcze dodatkowo mógłbym zaokrąglić te fazy. Delikatnie, tak żeby wyglądały dość miękko na wizualizacji. Ja wiem, że to jest dodatkowy poziom roboty, no niemniej jednak pokazuję wam rozwiązania pod kątem ładnych obrazków, żeby to wyglądało. 0,1, przykładowo 1 mm i ze 3 segmenty. No i daje generate geometry. I mamy coś takiego wtedy. I teraz jak nałożymy sobie na to ten beton, czyli wezmę na przykład z biblioteki zwykłej, tej V-Rayowej, beton, concrete. No, nawet ten concrete flooring może być. Zrobimy sobie po prostu słup. Tak. Sprawdzimy materiały. Edycja jest 200 na 200, no to myślę, że będzie optymalny. I po prostu nakładam go na obiekt. I sobie zrobię na przykład utwórz komponent słup. Zrobię sobie kilka sztuk. Strzałka w lewo razy tam 10. No i powiedzmy tutaj razy 3. Jakiś betonowy strzał. No, będziemy mieli jakieś takie, powiedzmy, kazamaty podziemne. Ale powinno to w miarę wyglądać dobrze na wizualizacji. Jeżeli sobie teraz obrócę jedno w tą stronę, drugie w tą stronę,
No i sprawdzimy, będziemy mieć po prostu przybliżenie. 35 stopni. O, coś takiego. Zrobimy scenę. W panelu sceny dodajemy. Tak. Zapiszemy sobie to jako przykład z grupą drugą. Grupa druga. Ok. I teraz wyłączę światło słoneczne na tym, na tej próbie. Czyli sunlight gaszę. Environment, światło środowiska zostawię. Natomiast wrzucimy sobie jakąś tam jakieś światło mocne, rectangle light z tyłu. A nawet coś takiego. Wezmę tego rodzaju. O. Tak. No i tutaj damy na przykład z 600 mocy jakieś cieplejsze w kelwinach światło. I tak, jedynka. I zobaczmy, jak to wyjdzie. Może w sumie nawet. A bo dobra. I powinno to w miarę dobrze wyglądać. Dlatego, że jakby zadbaliśmy o to dodatkowe zaokrąglenie, prawda? Mamy ten dodatkowy element detalu. Aha, mam renderowanie progresywne włączone. Wyłączę je. Progresywne wyłączę. To max stability dam na 5. Widzicie, nie zmieniłem tych wartości. Denoiser włączę. Jestem chyba trochę zmęczony, ale trudno. I tak. I zmienię sobie orientację trochę. Save frame włączymy. Ramkę damy picture 4x3. No i powiedzmy pikseli z 1000. OK. Odpalam jeszcze raz. I sprawdźmy ponownie, jak to wyjdzie. Czyli te zaokrąglenia, to fazowanie i dodatkowo zaokrąglenie, ono powinno spowodować, że ten słup po prostu będzie wyglądał nieco bardziej wiarygodnie. Będzie taki bardziej miękki. Bo no, takie słupy, jakie pani miała na tym projekcie, one raczej nie za bardzo występują. Jeżeli to miałby być słup betonowy, no chyba, że to by była imitacja betonu. Natomiast no raczej, jeżeli by się wylewało monolityczny słup betonowy, no to on by wyglądał w taki sposób i to nam daje tyle, że mamy właśnie ten nieco jaśniejszą część, prawda? Tutaj nam się na przykład to światło odbija na krawędzi. O, tutaj zwłaszcza jest to widoczne. To są takie subtelności, no ale one mają znaczenie. Także pod tym kątem warto na to zwracać uwagę. Dobra, zapauzuję i wróćmy do pani. No, to tutaj, jak chodzi o ten beton. Mhm. Oczywiście dobrze jest wziąć ten beton też z biblioteki może. Nie wiem, czy pani go brała z biblioteki wirajowej, tak. Czy nie. Tak, no, tak. Ale niekoniecznie ten beton, który dobrze wygląda na podłodze, będzie dobrze wyglądał na słupie. Natomiast wydaje mi się, że jak pani zrobi tu to fazowanie, to już to będzie dobrze wyglądało. Mhm. A wracając do tej sklejki, to po prostu tam jakiegoś bumpa mam włożyć, tak? Że bumpa, a dwa, że można by użyć tej mapy refleksu. Czyli mapy... No, która po prostu determinuje, co odbija światło bardziej, a co odbija światło mniej. Mhm. Czyli jeżeli mamy na przykład jakieś drewno, powiedzmy tak, no takie, no nawet z tym znakiem wodnym, to nie ma znaczenia. Pokażę po prostu, o co mi chodzi. Zapiszę, można to zrobić na dwa sposoby, albo zrobić to bezpośrednio w V-Rayu, tekstury, drewno. To jest w tym przypadku najprostszy sposób. Bo tak, załóżmy, mamy ten projekt tutaj. Chcemy jakąś skrzynkę drewnianą, żeby ona nam w całości nie odbijała tego światła. Powiedzmy, zrobimy tak, tak. Kolejna i kolejna. Tak. Teraz dodamy sobie ten materiał drewna. Użyję obrazu tekstury. Grupa druga. Rozmiar gdzieś na 90 na przykład. Nakładam materiał. No i to jakby nie ma znaczenia ten kierunek w tym momencie tekstur. Znaczenie ma, jak on będzie wyglądał na wizualizacji. Czyli drewno skrzynka. Zobaczcie, mamy ten floor. I to wygląda dość jałowo. Nie ma tu żadnej interakcji z
otoczeniem. Więc, żeby tak, żeby to zrobić bezpośrednio na V-Rayu, to można skopiować prawym przyciskiem na Diffuse Color, kopiuj, potem idziemy do Reflection, prawym Paste as Copy, wklej jako kopię. I teraz prawym znowu i Wrap in Color Correction. I teraz zmieniam sobie Brightness Contrast na Gain Gamma Lift. No i saturację zmieniam na minus 1, mam teraz szary obraz. No i ten Gain Gamma trochę podciągam do przodu, może tą gammę właśnie nie. Może Base, o może Base zwiększę, o i robię coś takiego. Czyli jakby uwydatniam te słoje na obrazie. I teraz wracam i już nie wszystko mi odbija światło równomiernie w tym wypadku. I teraz tak, Reflection Glossiness zmniejszę na przykład na 0,8. I teraz użyję tej mapy Reflection Color, żeby zrobić bumpa. Czyli prawym kopiuj, idę do bumpa i daję prawym paste as copy. Wkleję jako kopia. I teraz tu jest tego za dużo zdecydowanie, no więc daję na przykład 0,1. I delikatne niedoskonałości powierzchni mi się tutaj uwydatniają. Albo 0,06 na przykład. No i teraz już na wizualizacji powinno to wyglądać bardziej optymalnie. Czyli ta skrzyneczka, no wiadomo, ona ma dużo by tu jeszcze zrobiło prawidłowe mapowanie tej tekstury, no ale to jest tylko przykład. Zmniejszmy, zróbmy kilka sztuk. Tak. Powiedzmy w ten sposób. No i zobaczmy, jakby się to zaprezentowało. No, może tutaj na szczycie najlepiej to będzie widać, bo tu jest jakieś faktycznie odbicie otoczenia. Zaraz zobaczymy. No, jakiś bump się tu pojawia. Może nawet jest wciąż za duży, prawda? Bo widać to tutaj, że te wżery są dość mocne na tym drewnie. Natomiast zrobiliśmy to bezpośrednio w V-Rayu z jakiejś tam dziadowej tekstury z Deposit Photos jeszcze ze znakiem wodnym. Także w ten sposób można się z tym bawić. I no oczywiście, jeżeli by się okazało, że jeżeli dalej jest za dużo, no to na przykład 0,15, bardzo niewiele, a tutaj może mniej odbicia, 0,7. No i sprawdźmy ponownie, zmienię kąt kamery. Zobaczmy, jak to wyjdzie. I możliwe, że jest po prostu za duży rozmiar tej tekstury. Dobra, czy... Mam nadzieję, że wytłumaczyłem to w miarę sensownie. Tak, tak, w sposób super. Zrozumiały. Dobra, chwila, tutaj mieliśmy poprzednie, czyli tu mamy ten render. Ok, tutaj oczywiście mam uwagę do okien, no bo okna no, wyglądają trochę naiwnie. Wie Pani, jak jest. Dobrze by było, żeby one wyglądały no, bardziej realistycznie. Czyli ja już to pokazywałem, jak modelować takie realistyczne okno. Ewentualnie może Pani po prostu z 3D Warehouse'a ściągnąć okna i one też często są dobrej jakości. Trzeba je tylko dostosować rozmiarem. Ale to no, myślę, że na tym etapie powinna już Pani wiedzieć. Jeżeli nie, to jeszcze tylko przypomnę. To zapauzujemy. I tak, jeżeli byśmy chcieli takie okno, ja mam tutaj takie profile gotowe, które używam dość często, czyli modele 3D, elementy architektoniczne, okna, profile. Jest przygotowany do Follow Me plus parapety. Mam coś takiego, prawda? I z tego jestem w stanie zrobić dowolny kształt okna tak naprawdę. Wybieram te trzy elementy, to wyrzucam, to wklejam. Klik. Zapisuję i powiedzmy, przystawimy to gdzieś tutaj, w tym miejscu. I teraz potrzebuję obwód, albo na przykład 3, tylko wyłączę sobie tą bezpieczną ramkę. Safe frames, wyłączę jej wyświetlanie, bo mi raczej tutaj ogranicza przestrzeń życiową. I zrobię sobie najpierw obwód i powiedzmy, chciałbym 3 podziały. Wchodzę sobie do obiektu, tworzę 3 podziały. Przez 3 Enter. Kopiuję tylko tą sztukę, te wywalam, z tego robię komponent. I teraz potrzebuję sobie do tego komponentu włożyć te sztuki. Wklejam. Ustawiam to optymalnie, czyli mniej więcej na środku, no albo gdzieś z boku. Generalnie nie jest korzystne ustawienie tego rodzaju do narzędzia wyciągnij wzdłuż, żeby to było na rogu. Raczej to warto dać gdzieś na środek. I teraz tak, to usuwam płaszczyznę, biorę tylko obwody. Ctrl X, wycinam obwód
Idę do najmniejszego elementu, Shift V wklejam w miejscu, wyciągnij wzdłuż i klik na profil. Obracam go w drugą stronę. Od razu mogę sobie zrobić szkło, raz i dwa. Zaznaczam zaznaczeniem przerywanym. Klikam, litera G, mam dwie płaszczyzny, tworzę sobie materiał szkła. Tak, krycie dam gdzieś na 7, zaznaczam. Potem okno, rama dla szkła. Tworzę sobie nowy materiał i to będzie ten materiał tutaj. To nakładam. Już mam dwa elementy załatwione, potem dalej wchodzę w tę część, Shift V, Shift F, czyli follow me, klik na profil. Obracam go w drugą stronę, robię sobie warstwę okno, ramę, konstrukcja. Nie? Zaznaczam całość, nakładam materiał. Wchodzę do ostatniej części, Shift V, wklejam w miejscu, Shift F, narzędzie wyciągnij wzdłuż, follow me, no i obracam znowu w drugą stronę, nakładam materiał. No i zasadniczo już mam tą jedną trzecią. Ona jest komponentem, więc mogę to po prostu teraz pokopiować. Ctrl C, kopiuję, klik, minus 1, Enter, Shift V. I znowu klik, Ctrl C, kopiuję, klik, minus 1, Enter, Shift V. No i mam trzy sztuki. Teraz jakbym chciał na przykład zrobić z tego okno potrójne i wrzucić to między tymi słupami, no to mogę to po prostu zrobić na zasadzie komponentu, nie? Razy tam 3, powiedzmy. No i teraz powinno to wyglądać w miarę już optymalnie. Czyli jak sobie weźmiemy te skrzyneczki tutaj na przykład przysuniemy bliżej, nie wiem co by to miało być, no ale nieważne, zrobimy kopię, chwila, sprawdźmy, dobra, nagrywa się wszystko, no i zróbmy sobie jakąś scenę, powiedzmy na 60 stopni i stworzymy nową scenę, dodaj scenę, zmień nazwę, dwójka, enter. Można to zrobić albo tutaj, albo z panelu sceny. Zapisuję, odpalę render. Aha, i tutaj mam nieustawione światło, znaczy szkło, materiał szkła. Czyli tak, okno, ramka dla szkła. Reflection, color, glossiness na mniejszy, metalness gdzieś na prawo. Okno, ramy, no to ustawiam materiał. Też jakiś tam lekko błyszczący szkło, albo okno, szkło. No i mam, zobaczcie jak wygląda ten materiał. Subsurface Scattering i on ma tylko załamanie światła, nie ma odbicia. Więc w Reflection idę do Reflection Color na prawo i mogę nawet dać więcej tego Reflective Coat, drugą warstwę i wtedy to jakby oszukuje, ale okno będzie mi bardziej odbijało wnętrze. No i odpalam render. I powinno nam już się coś tutaj bardziej ujawnić. No, już się odbija bardziej. Natomiast może nawet dużo lepiej by to wyglądało, jakby tam był jakiś jeszcze widok, widok za oknem dodatkowym. Ale widzi Pani, już na tym etapie, no zobaczmy jak to okno wygląda, ale powinno wyglądać w miarę fajnie, w miarę realistycznie. Na pewno zdecydowanie lepiej niż moje. No, chodzi po prostu, o, albo zróbmy tak, włączymy sobie z powrotem światło słoneczne, sunlight, ok, i teraz ustawmy cienie. Ustawmy cienie w taki sposób, żeby one nam wpadały do pomieszczenia. O, może tak. Zobaczmy. Tylko teraz trzeba by ustawić to światło słoneczne, sunlight. Albedo kolor na prawo, to gdzieś na 30 do przodu. Horizon offset, size multiplier gdzieś na 2. No i jeden, powiedzmy 2, intensywność. Odpalam próbę. Zobaczmy, jak to nam się teraz rozświetli. No, jest lepiej. Jest lepiej. Także szybkie manewry w miarę, jak rozrysuje sobie Pani jeden raz profil jakiś dowolny z internetu, gdzieś JPEGa, po prostu Pani wykreśli, jak on ma wyglądać, jak to okno ma wyglądać, to potem można sobie naprawdę elementy robić wielokrotnie i powtarzać to dowoli. Bo ja z tego, ja ten jeden profil wałkuję już, no nie wiem ile lat, ale na pewno z 6. O, no i wygląda to w miarę, jakieś tam odbicie jest, oczywiście rozdzielczość pozostawia trochę do życzenia, no ale jakby sam profil okienny, ta ramka dla szkła w środku, czyli ta szyba zespolona, to co przytrzymuje tą szybę zespoloną, wygląda myślę w miarę wiarygodnie. No i też ten błysk światła widzicie na szybie, to że jest podwójna warstwa refleksu na szybie, to też trochę tutaj
nam robi robotę. No, tutaj nawet się nam fajnie w tym oknie odbija to światło na podłodze. Także no, to są takie subtelności, ale one tworzą ten ostateczny efekt. Więc to warto z tego skorzystać. Dobra, zobaczmy dalej, co my tu mamy. Okej, to tu mamy omówione. Zobaczmy dalej. Okej, no tu ma Pani fajną tą aurę. Z tego, co widzę, używała Pani tutaj na tym neonie tego Lens Effects? Nie, chyba... Efektu soczewek? Nie, tylko emisive chyba, tak emisive. Dobrze mówię? To takie... Okej. No ale dobrze emisive, to wychodzi. Tylko wydaje mi się, że właśnie źle się to odbija tutaj na suficie. Że ten sufit i ta sklejka robią się takie brudne. Albo... No tak, ale to będzie kwestia denoisera. A jakiego denoisera Pani używała? Od szumiacza? Ten Intel Open Image Denoiser? Znaczy klikłam chyba dwa, żeby ptaszki były przy obu. Przy karcie i przy Intel. No nie, to jest niemożliwe. Zobaczmy tutaj. Denoiser. Prawda? Albo tutaj. To ten. Intel Open Image, tak? Mhm, tak, to o czym Pani chyba mówiła, to na tym cuda, prawda? Tutaj. Tak, na cuda. O właśnie, dobra. I tak też robiłam. No to jakby liczyła Pani hybrydowo i na procesorze, i na karcie graficznej. Natomiast tutaj ten denoiser, no to mogło być tak, że jest po prostu za mało światła na wizualizacji i stąd te zniekształcenia wynikły. Natomiast jeżeli Pani ma taki neon, to ja bym sugerował raczej nakładać meshlight. Czyli na przykład, no weźmiemy sobie jakiś tam przykładowy tekst i wyrównaj od lewej do prawej, albo wyśrodkuj, chwila, to można, normalny, pogrubiony, kursywa, tak, wypełniony, grubość, ok. No i powiedzmy, postawimy sobie to w ten sposób. Pionowo. Czyli to jest tekst trójwymiarowy, nie? W tym momencie. I najprostszy sposób, żeby ten tekst nam zaświecił, to jest po prostu stworzenie meshlightu na tym. Czyli zaznaczam obiekt, zaznaczam funkcję convert to meshlight i w meshlightie, który się mi pojawił, został nałożony tutaj na obiekt. Też dobrym pomysłem jest zrobienie warstwy, czyli wejście do obiektu, w panelu tagi, zrobienie warstwy wirej światła i po prostu przełożenie tego na warstwę wirej światła, bo wtedy mamy nad tym kontrolę. Możemy to włączać, wyłączać i też pod kątem layouta późniejszego ewentualnie można to optymalizować. I teraz tak, zmienimy sobie, na przykład damy ciepłotę i na przykład 150 mocy. I teraz tak, nic więcej tu nie zrobiłem. Nie mam tutaj tego światła no, emisive na materiale. Wyłączymy światło słoneczne. No i odpalmy próbę. I teraz to, co miałem na myśli. Jak chodzi o ten lens effects, tutaj, efekty postprodukcyjne, to już pokażę. Niech się tylko kawałek przeliczy tego obiektu. Tak. No i on nam tworzy tą aurę na ścianie lekką, bo jest blisko ściany, jest przyklejony do ściany. Natomiast jeżeli użyjemy tego lens effect, no to jeszcze lepiej to będzie wyglądało. Zobaczcie Państwo. Enable bloom glare. Włączam tą funkcję. On mi się przeliczy. I powinien fajnie zacząć wyglądać. O. Może tak, zapauzuję render. Jeszcze raz enable bloom glare i jeszcze raz. O. I teraz intensywność, jak zwiększę, to zobaczcie, pojawia mi się ta aura wokół materiału. Prawda? Jest taka ciepłota. Tak było bez, tak jest z. No to wygląda zdecydowanie lepiej niż to emisji. Znaczy na emisji również to działa, natomiast problem z emisji jest taki, że ono powoduje dużo szumu, produkuje dużo szumu na wizualizacji, światło emisyjne. Więc lepiej tak naprawdę korzystać moim zdaniem z meshlighta. Odkąd się meshlight pojawił, to ja już w ogóle tego emissive light nie stosuję na materiale. Po prostu mógłbym oni mogliby dla mnie tą funkcję usunąć, bo to jakby nie ma znaczenia. Mamy meshlight, który robi to samo i robi to lepiej. Także tak bym do tego podszedł. Super.
No, tutaj te karbowane, te dziurawe elementy, to tutaj dobrze wygląda, natomiast znowu, może jakiegoś błysku brakuje, no bo tutaj strasznie się jałowo robi. Te sprzęty tak samo, powinna Pani przyłożyć trochę się do tego i sobie ponazywać te materiały to raz, a potem pododawać efekty błysków, refleksów i tak dalej. No, ale poza tym, no, model jest fajny, czysty. Myślę, że w porządku. Tutaj dalej. No, to ta sama historia. Te lens efekty tutaj by się przydały na tych lampach. Na nogach od stołów, od krzeseł też nie ma jeszcze żadnego efektu. Stół nam wisi w powietrzu, lewituje, No faktycznie. więc trzeba by to też. No. A chciałam podpytać jeszcze o farbę. Czy to ona dobrze wygląda? Ona tak powinna wyglądać? No, zależy, co pani chce uzyskać. Jeżeli czystą, jasną farbę, to tak. Natomiast jeżeli chciałaby pani na przykład uzyskać, ja tu mam gdzieś już 2020 chyba, a nie, 2019, chwila, gdzie to jest, nie, 21, dom skandynawski, to było to wnętrza, salon, o, przykładowo, to robiłem dla znajomego i on chciał mieć takie smugi na ścianie, no nie, takie bardziej powiedzmy. O, tutaj to dobrze widać po prawej stronie. No i to było robione i na tym suficie, i na tych ścianach niebieskich. To było robione po prostu mapami. Czyli nie było tylko koloru, ale była też mapa refleksu, czyli mapa, no, mapa odbicia. I mapą odbicia determinowaliśmy, po prostu tworzyliśmy te smugi. Tworzyliśmy zróżnicowanie odbicia światła na powierzchni, farby. Więc no, to są takie subtelności, ale one mogą czasem dodać fajnego efektu realizmu. Tak samo zresztą tutaj, widzicie, tutaj ta podłoga, no ona, za wiele się na niej nie dzieje, na tym parkiecie, natomiast tutaj pod tymi fotelami fajnie widać, że ten mebel biały spod fotela wychodzi, jednak tam jest jakieś odbicie, coś się tu dzieje. No, także tak bym do tego tutaj podszedł, czyli jeżeli pani chce taką farbę totalnie wymuskaną, to tak, to wystarczy sam kolor. Natomiast jeżeli chce pani jakąś strukturkę, no to można po prostu się pokusić o jakąś konkretną teksturę, nałożyć na tą farbę. Tylko oczywiście najlepiej materiał bezszwowy, czyli taki, który nie przysporzy problemów jeszcze dodatkowo, jak chodzi o, no wiadomo, cięcie, widoczne cięcie lewo-prawo. Tutaj do tych kieliszków też bym się doczepił, one na pewno też by wymagały dodatkowego dopracowania. No i tutaj te hokery, one też nie mają na razie żadnego efektu, to jest pusty materiał, nie? No. Także tutaj, no, tutaj ta sofa, no generalnie wszystko w porządku, tylko trochę trzeba to dopracować, jak chodzi o te Właśnie materiały. zastanawiałam się nad tą sofą, bo ja jej tam nadawałam te takie przeploty, tylko. No to widać, że one tam są, tylko że rozdzielczość panią ogranicza i one nie są do końca widoczne. Poza Czyli tym pewnie. denoiser, odszumiacz, on też trochę te szczegóły urywa i rozmywa je. To jeszcze popracuję nad tym, ale No. w dobrą stronę, że tak powiem, Tak, tak? jak najbardziej. Dobrze, no to czy ktoś z Państwa ma Dziękuję bardzo. kolejne pytanie? Dzięki. Ja mogłabym mieć jakieś pytania i spróbuję, już mam włączone to też na komputerze. Czyli zaprezentuj teraz, to powinno być Tak, udostępnienie z tak. komputera, I cały ekran. Tak, zgadza się. To niech Pani nam udostępni. Czy udostępnić? Blokuj? Boże, co tu jest? Nie wyświetlę. Wybierz okno. Pisze tak. Tu Jeszcze nie udostępnić obraz widzimy, jeszcze nie ekranu, widzimy. witrynie, okno lub ekran. I nie mogę Ekran, wybrać. Mogę pani. tylko blok, ale mogę wybrać tylko blokuj. Boże. Cały ekran. Cały ekran. Dobra. Udostępnij. Dobra, i widzimy. Okej, jest. Mamy na pewno takie pytanie z prośbą o pomoc, jeśli chodzi o właśnie już typowe materiały i nakładanie czegoś. Ja na przykład tak pokażę to, co już wyrenderowałam. I jeśli chodzi o te blacy, czy w ogóle, no ja wiem, że wszystkie te materiały są takie dosyć płaskie, ale w ogóle to chciałam uzyskać tutaj efekt takiej, powiedzmy, miedzi, jakiejś struktury, coś zbliżonego do tego. No, ale no. To tak nie wygląda. Na wszystkich moich renderach jest coś takiego. Jak próbowałam i kombinowałam z bumpem, to w ogóle jakaś beznadzieja mi wychodziła.
A jakiego bumpa pani próbowała? Bo na przykład te lampy, no to one bardzo fajnie wychodzą, te metalowe. To bardzo przyjemnie wygląda. Ale jak chodzi o bumpa, no to musi pani pamiętać, że raz, że trzeba zmniejszyć, bo jak pani na przykład na bumpie, no wejdźmy na ten materiał właśnie, który to jest ten, tak? Na tym frontach. To jest ten materiał. Bumpa wyłączyłam, bo mówię, jak ja kombinowałam jakieś takie pasy, mi powychodziły, wyglądały tragicznie i na blacie, i beznadzieja jakaś, więc on jest wyłączony. No, ale chodzi o to, że jakby pani chciała strukturę jakąś uzyskać faktycznie na nim, no to jak wejdziemy sobie na tego bumpa, włączymy go z powrotem i rozwinie pani ten panel. Ja mam opóźnienie ekranu, więc mogę trochę na czuja to pani mówić. Dobra, jestem w bumpie, Dobra, jest pani w bumpie. aktywowałam I go i tam teraz jest, tak. czy okienko po prawej stronie jest niebieskie czy szare? To texture slot, tak? Tak, texture slot. No jest niebieskie. To niech pani kliknie prawym przyciskiem i niech pani da clear, oczyść. Clear, okej. I Już jest teraz, jak mamy szare. oczyszczone, to znowu klikamy sobie normalnie lewym klawiszem myszy na tym okienku i wybiera pani na dole noise B albo noise A, ten mniejszy. Okej, no właśnie, który z tych noise'ów? No to noise B jest mniejszy. To wybierzmy go. Tak, to jestem. Dobra, i teraz zmniejsza pani, jakie tam mamy fazę, nie, size, wielkość, 0,1. Dajmy 0,01, spróbujmy. Zmniejszyło mi się na takie małe ziarenka. Nie wiem, Tak. czy... A, nie, widzę, że nie widać tego. Jest opóźnienie jakieś faktycznie. 0,01, no trudno, poradzimy sobie z tym. I to powinno zmniejszyć faktycznie to uziarnienie, nie? Tak, zmniejszyło się. Dobra, i Jest. teraz wraca pani na strzałeczce w lewo, tej wstecz, na dole. No i zmniejsza pani ilość tego bumpa. Ile tego bumpa tam pani ma? 0,3. 0,3. To dajmy sobie na pewno jeszcze mniej. Dajmy może 0,05. Żeby tylko bardzo delikatna ta strukturka była. I też nie jest powiedziane, że ta ilość tego bumpa, znaczy nie ilość tego, tylko wielkość, że ona już będzie optymalna, bo może być tak, że ona dalej będzie za duża i na wizualizacji po prostu będzie to wyglądało, jak się by pani porobiły takie bulwy, nie? Na powierzchni. Więc jeżeli tak się okaże, no to wtedy trzeba jeszcze zmniejszyć rozmiar tego bumpa, żeby to jeszcze Czyli większe. tutaj tym amountem wtedy sobie jakoś to już działam, tak? Znaczy, amount to jest moc tego efektu, a ja mówię o wielkości bumpa. Czyli A, size mam to w tej zmniejszać. niebieskiej Okej, kratce, okay, size. size, tak. Dobrze. Okej, No. okay, size. Natomiast tutaj jest kwestia tak. No pani narzeka na to, że to wygląda dość płasko. Problem no jedynie jest taki, że jeżeli pani chce, żeby jakaś była interakcja z otoczeniem, to ten reflection trzeba by go jednak podbić. Reflection color i reflection glossiness. Bo no po No niby tu prostu. mam na maksa, niby mam kolor, a glossiness mam 0,5, No to 0,5. glossiness musiałaby pani dać więcej. Dlatego, że no, otoczenie widać jakby się nie odbijało w tym materiale, dlatego, że właśnie reflection glossiness jest bardzo, bardzo niewielkie. To jest taki matowy materiał mocno, więc jak pani chce, żeby była interakcja z otoczeniem, to trzeba to trochę podbić do góry, na przykład, nie wiem, 0,65, 0,7 i wtedy troszkę Właśnie, będzie już. dobra. Wzięłam na razie 0,6 i widzę, że coś troszeczkę się tam odbija. Przynajmniej na tej kulce tak to widać, więc jakbym w renderze wrzuciła, może byłoby lepiej faktycznie. No dobra, to. No, no to dobra, no to sobie zrenderuję i sprawdzę najwyżej. A ewentualnie miałabym też takie pytanie, jak już jestem. I powiedzmy, pobrałam sobie teksturę tapety, nie wiem, czy ją widać. No, widać. Teraz No wrzucę to, co mam to tutaj. jest duża Czy to. rozdzielczość. Niech pani pokaże, jaką rozdzielczość ma to zdjęcie. Niech pani wejdzie na zdjęcie z powrotem, na tą teksturę i prawym przyciskiem na niej. I I co by to właściwości. było? Jest tam coś Akurat takiego nie. jak właściwości? No właśnie. Informacje o pliku? To No, będzie może to? być, tak, informacja o pliku. Jaka jest rozdzielczość tego obrazu? Nie ma tu informacji. Rozmiar 81, wymiar 880 na 529, to to? Pikseli, tak? Wymiary nie opisane, że pikseli No tak, to właśnie. jest To to. chyba nie. 880 pikseli na 529 pikseli. No to jest za mało. To jest po prostu malutki obrazek, który będzie rozmyty. Jak pani go chce dać na ścianę wielką, jako fototapeta, to się po prostu nie nadaje. Bo to ma No za małą właśnie. rozdzielczość. To musiałoby być na przykład. No widzi pani, tutaj jest to mocno rozmyte. Brzydko to wygląda, nie?
No, więc musi pani albo użyć tego obrazu, żeby znaleźć w Google No to większy. niby było wzięte z tekstury, że po prostu weszłam sobie na stronkę producenta, on miał tam te tekstury i właśnie, czyli no właśnie ciężko znaleźć. A widzę, że część osób też brała właśnie z Wonderwalla, widziałam, Olga, ty też miałaś. I właśnie chyba to jest właśnie ten problem, że no ciężko się z tym Tak, tutaj. tak. A nie mają Ciężko większej to. rozdzielczości? Pamiętam, No że właśnie. ze 2 lata temu studentki też brały właśnie Wonderwalla, ale jakoś tam zdobywały wyższe rozdzielczości, czasami te Może teksty. można typowo do producenta napisać, Albo może jeszcze tak. spróbujcie po Czyli tu prostu chodziłoby w o. wyszukiwaniu Okej. grafiki Google. Spróbujmy tak. Udostępnię ekran jeszcze raz. Zobaczcie. Można by spróbować. Widać ekran już? Tak. Można by wpisać Wonderwall Studio Grafika. No i mają jakieś tam przeróżne. I można zwiększyć w narzędziach. Rozwijamy narzędzia, rozmiar i duży. I wtedy może coś sensownego znajdziemy. Na przykład tutaj. Produkt jest 1200 pikseli na 768. To też nie jest to jakiś szał, no ale już jest lepiej. O, 1300 na 800. I rozwijam po prostu prawym przyciskiem, daję otwórz grafikę na nowej karcie. No i to już jest większe troszkę. To już nie jest to, tak jak mówię, idealne, ale już coś by z tego można zrobić. O, to jest na przykład za małe. 260 na 158, nie? 1200 na 720. Te kwiaty, no 1200 na 720. Czyli da się coś znaleźć. To już jest trochę lepsze niż tamto, co pani miała, no bo ta jest 2 razy większa. A jeszcze można dodatkowo, na przykład tom, jakbym chciał. No to można ją po prostu zwiększyć w gimpie, czyli trochę to oszukać. Pokażę jak. Otwórz za pomocą gimp. Niech mi się otworzy. Ok, miga. No, konwertuje albo nie, to nie ma znaczenia. I teraz tak, mam ją otwartą. Pokazuję w gimpie, dlatego że no, gimp jest darmowy do dowolnego użytku. Może go każdy sobie, każda z pań może go pobrać. I idziemy do image, czyli obraz, rozmiar płótna, canvas size. I tutaj zwiększam. Zapinam łańcuch. Nie, nie canvas size, że mówię. Obraz, skaluj obraz, scale image. I tutaj daję razy 2, czyli gwiazdka 2, enter. I on mi zwiększa razy 2 rozmiary tych tekstur. Daję skaluj. I nagle jest tekstura 2 razy większa. Czyli była taka, a teraz jest taka. I teraz, jak sobie to na przykład jeszcze dodatkowo wyostrzę troszkę, czyli dam sobie zakładkę filtry, wzmocnienie i maska wyostrzająca, sharpen, dam na przykład na 1, no i już to będzie troszkę lepiej wyglądało. I potem, jak sobie zapiszę taką konkretnie teksturę, no to jak zobaczymy w SketchUpie, jak się nam to zaprezentuje, może nie będzie tak znowu źle. Zaraz zrobimy próbę. Tak, i tutaj tego Wonderwalla. No to lecimy dalej, robimy z tego miszmasz. To tutaj powiedzmy na. Zrobimy ścianę pomiędzy słupami i walniemy tego Wonderwalla tu. Tworzę nowy materiał, albo najlepiej sobie sprawdzić rozdzielczość. Znaczy rozmiar 238, dodaję 240. Tapeta. Użyj obrazu tekstury. Tak, grupa druga. Tekstury Wonderwall. I też daje 240 na 144. No i teraz zasadniczo wiadomo, no ona będzie zmapowana nie tak, jakbyśmy chcieli do końca. Czyli moglibyśmy albo obniżyć ścianę, albo podwyższyć teksturę. No ale dobra, obniżymy ścianę. Zrobimy z tego taką działówkę tylko. No i teraz mielibyśmy coś takiego. Czyli ona już na SketchUpie wygląda w miarę fajnie i na wizualizacji też powinna się zaprezentować w miarę należycie. Zobaczmy. No, nie mamy tutaj światła. Może tak, włączę to światło dzienne, żeby tu coś było faktycznie widać. Czyli sunlight włączam z powrotem i odpal próbę. Dobra. Ok, no to niech się robi.
Czyli mam nadzieję, że tutaj pani jakoś pomogłem w tej kwestii tapety. To na pewno, to musi sobie pani po poszukam prostu w takim razie tę tych grafikę pikseli. podmienić. Musi pani Tak, tę podmienię grafikę sobie, podmienić. a jeszcze bym miała takie typowo już, jakbym go stworzyła, powiedzmy ten materiał i w Vire już, żeby nadać, żeby to nie było takie jednorodne, żeby oddać, próbować jakoś oddać tą strukturę, bo przyznam szczerze, że naprawdę nieraz to już nakombinowałam się i po prostu i tak to wyglądało cały czas tak właśnie płasko. No to myślę, że trzeba po prostu znowu w Gimpie zduplikować teksturę, zrobić... No, Czyli w V-Rayu tym bumpem to w ogóle odpuścić sobie... Znaczy się w ogóle... można to robić w ten sposób, ale dobrze mieć mapę. Czyli na przykład normal mapa i tą normal mapę podpiąć wtedy. No nie? I robimy po prostu normal, czyli daje wyszukiwanie comment, czyli pytajnik, ukośnik, normal. W polskiej wersji też to tak zadziała. No i robi się coś takiego, nie? I teraz skalę sobie zmniejszam troszkę, żeby nie było to takie, żeby nie wyłaziło tak mocno. Daję OK. No i tutaj sobie Gaussian Blur, czyli rozmycie lekkie. Wrzucam, no i już mam taką strukturkę. I ta struktura, ona nam na V-Rayu zapewni jakby pewne, no te niedoskonałości powierzchni po prostu. Jak sobie to zapiszę, eksportuj jako normal JPG. Eksportuj. No i ewentualnie można by jeszcze się pokusić o jakąś mapę reflection, mapę refleksu, ale odpuścimy. Pokażę wam tylko, jak to może wyglądać. Czyli tapeta Wonderwall, daję bumpa, podpinam sobie bitmapę. Czyli tak, grupa druga, tekstury, Wonderwall. No i tutaj daję wstecz. I to powinno już wyglądać. Na floor, zobaczmy. No tutaj może tego nie będzie widać, ale jak sobie damy światło, na przykład to, światło prostokątne, wsadzimy je choćby tu, trochę zwężymy. Ok, może to będzie się prezentowało należycie. Też może być tak, że to będzie za mocne teraz, bo nie zmieniałem tego, zostawiłem to na 1, tę ilość bumpa, no ale dobra, dajmy może na 0,5. 0,5, 1400 rozdzielczości. Zobaczmy, jak to się zaprezentuje. Czyli dodałem tą normal mapę, po prostu wygenerowaną w Gimpie i może nam to troszkę uwydatni wygląd tego obiektu. Odpal próbę. O. No i jakieś cieniowanie, coś się tu powinno zacząć dziać. Zobaczmy tutaj. No, jakaś strukturka, jak widzi pani, zaczyna się pojawiać. Czyli to jest tylko zasługa tej normal mapy w tym wypadku. Ale trzeba po prostu, no nie wiem, ma pani zainstalowanego Gimpa, czy jakiś inny program do obróbki 2D? No Gimpa właśnie nie mam, ale widzę, że chyba. No to za darmo pani kupi i będzie. Nie no, wchodzi pani na gimp.org i ściąga pani Gimpa, instaluje i ma to pani i na PC-cie, i na... no, pani z PC-ta korzysta, prawda? Tak. Windowsa. No, no to po prostu to jest 2 minuty, 3 minuty roboty i gotowe, ma pani program. Więc jest pani to w stanie jak najbardziej odtworzyć. Bo to jest dobrze mieć po prostu taki generator w razie potrzeby. No i bo chodzi o to, że te niedoskonałości powierzchni, no nie ma sensu się prosić producenta, szukać i tak dalej, czekać na odpowiedzi. Jak się da zrobić rzeczy samemu, to trzeba je zrobić samemu. Tak przynajmniej super. Do tego podchodzę. A na przykład tak, jeśli mamy telewizor, to w tych reflection, tak? Już materiałach V-Rayowych próbować, żeby on trochę odbijał, tak? Tak, tak. No, żeby to nie był taki płaski. Najlepiej wtedy, no zobaczmy, tak. Ten telewizor, jakaś ramka, powiedzmy, no wiem, że dzisiaj już takich nie ma, ale no powiedzmy, nie idę z duchem czasu do końca. No nie wiem, telewizor. Są takie z Samsunga, ale ramka teraz są. No tak, może to wraca. Rama obrazu. Te frame'y, tak? Frame'y, no. Może ludzie się wkurzyli, że nie mają za co złapać jego nawet. Może to coś w tym jest. Wraca stare. Telewizor. Tak, no i powiedzmy tak, mamy materiał. Jak chcemy, żeby to w miarę realistycznie wyglądało, telewizor ekran. Reflection. Gdzieś na prawo, tutaj kolor na lewo, żeby był ciemniejszy. No i powiedzmy lekki, zależy od ekranu, ale raczej gdzieś tam glossiness może być na przykład 0,85.
No i teraz, jak odpalę próbę, no to powinno to w miarę wyglądać. No. Czyli widzi Pani, okna się troszkę odbijają, jest lekkie rozmycie. No zależy, tak jak mówię, od telewizora. Niektóre telewizory odbijają tak, mają szkliste odbicie, takie ciemne odbicie, ale bez rozmycia, więc to zależy po prostu od ekranu. A ja też nie jestem specjalistą od telewizorów, więc nie chcę się tu mądrzyć. Ale to trzeba zawsze, jak Pani nie wie, jak coś ma wyglądać, to zawsze warto popatrzeć gdzieś na zdjęcie, czy gdzieś się obrócić i popatrzeć w rzeczywistości, nie? Okej, super, dziękuję. Jeszcze, jeśli mogę, jeśli ktoś nie ma pytań, to jeszcze bym miała też takie pytanie. Na renderze, powiedzmy, wychodzi mi przy ścianie, albo na przykład na łączeniu podłogi ze ścianą, no, taki, powiedzmy, świetlisty pasek. Nie wiem, z czego on może wynikać. No, pewnie z tego, że ma Pani gdzieś niezetkniętą ze sobą geometrię. Niech Pani pokaże tą sytuację. Dla przykładu mogę tu coś, to nieco widać, to jest trochę słaby render, w sensie złe ujęcie, chodzi ale o to, że na SketchUpie po prostu ma, może Pani mieć, na SketchUpie może Pani mieć szczelinę. No tutaj jest szczelina ewidentna. Podłoga nam tak uciekła, musi Pani wejść do grupy podłogi, do oporu, no dobra, i po prostu czyli przesunąć tą linię w stronę ściany i wtedy ta linia już nie będzie tutaj widoczna. Bo to chodzi o to, że bije Pani to światło z zewnętrznej strony, no od zewnątrz po prostu projektu, czyli global illumination. Symulacja słońca tutaj się próbuje przedzierać, a geometria jest niedokładnie narysowana i stąd ten pasek. Jeszcze jedno też pytanie mi przychodzi. Mhm. O tak, mam właśnie tą ścianę z tapetą w kuchni i tam są ukryte drzwi. I chciałabym jakby, żeby była tylko taka widoczna ramka, a żeby ta faktura i, no, i drzwi, żeby nie robić osobnego obiektu. Nie wiem właśnie, jak to zrobić. Po prostu narysowałam sobie ścianę. A może Pani pokazać, o czym Pani mówi, bo tak dużo, bo dużo pokazuję rzeczy. Tylko, znaczy ja już przełączyłam na to, ale chyba jest opóźnienie i właśnie nie widać. Okay. Może zaraz to się jakby zmienić. Po prostu była ściana, na to nałożyłam tapetę i chciałabym teraz sam ukryte drzwi, które będą tylko ramką i będzie widoczna klamka. Natomiast no, nie umiem tego zrobić. Robi to Pani jako obiekt? Faktura. To jest jako obiekt, nie wiem, ściągnięte drzwi, czy Pani sama to modelowała, czy nie ma właśnie drzwi, nie modelowałam właśnie ich, ja tylko na razie linię zrobiłam i klamkę wrzuciłam. No to linia Pani nie, nic nie, nie da, bo linie musi nie Pani, wyjdą. Tak, tak, musi Pani zrobić wgłębienie po prostu, bo V-Ray musi widzieć, że to jest faktycznie jakby geometria, no nie? Czyli musi czyli być może jakaś jakby szczelina. Czyli zrobić wgłębienie w tej ścianie, tak? Tak? Sobie takie rowki, tak, i po prostu później nałożyć na to ten materiał. Tak, tak? I wtedy to będzie widać. No właśnie, okej. Okay. No to dobra, właśnie, bo ja mówię tak, jak to zrobić. Okej. Okay. Dobra, teraz to widzę, no przełączyło się wreszcie. No to jedyne, co musi Pani zrobić, to faktycznie tą szczelinę faktycznie tam wprowadzić. Natomiast ja polecam takie rozwiązanie, że faktycznie robi pani model drzwi, no nie? Czyli jest tam skrzydło drzwiowe, ono się łączy z klamką po obu stronach i po prostu ściana ma przebicie. Bo wtedy to jest bardziej pod kątem, no, dokumentacji technicznej, nie? Tak, no i takie realne po tak prostu. Okej, okay, no właśnie. No to dobra, super, dziękuję bardzo. Dobra, dzięki. Dobrze, czy ktoś z Państwa dalej jakieś pytanie się nasuwa? To ja bym miała jeszcze jedno pytanie, jeśli dobrze nie ma. I tu jeszcze wysłałam zdjęcie. Trzy linki w zasadzie. Aha, już patrzę. I tylko teraz nie wiem, który to jest. Aha, jeszcze tak, słuchajcie Państwo, organizacyjnie, bo 13 mamy zaliczenia, 13 lutego, więc zaliczenia będą właśnie w takiej formie. No, będę chciał zobaczyć Was, Wasz model 3D i Wasze wizualizacje i na tej podstawie będziemy omawiać, co jest dobrze, co jest źle, co można poprawić. No i będę wystawiał na tej podstawie oceny, czyli to może być model z, czy to z wystawiennictwa, czy z wnętrz i z dziennymi już to poszło całkiem sprawnie, myślę, że z Wami nie będzie inaczej, tylko będziemy musieli sprężać, bo wiadomo, no, nie będzie aż tyle czasu, Was jest więcej niż dziennych, ale myślę, że jakoś podołamy. Dobra, okej, to już patrzę na te linki. Nawet na ten pierwszy. Znaczy tak, pierwszy ten. Tak, tak, już otworzę sobie wszystkie trzy okay i. Okej. Dobra, czyli ten, tak? Tak. Dobra, czyli to jest to, co Pani tutaj już zmieniła, zrobiła? Czy to jeszcze jest raz? Jeszcze ta stara wersja? Stara wersja. Stara wersja, bo puściłam render i właśnie ten model dalej jest jakiś wielki i
Puściłam render i jeszcze się renderuje. Także. A oczyszczała pani, niech pani przypomni, oczyszczała pani model z nieużywanych? Tak, tak, oczyszczała tak. pani. Dobra, no natomiast tutaj, no ja nie mam tutaj za wiele uwag, jak chodzi o ten. Znaczy to światło, coś jest z nim nie tak. Ale z czym konkretnie? Z. Sekunda, bo skaczę. Że dałam sobie światło na tego takiego, tą tubę taką na suficie. No. I tak jakby to światło wyskoczyło na tej szafce z blachy perforowanej. No tak, ale pani nie ma żadnego na przykład meshlighta. Musi pani wprowadzić światło z siatki, światło meshlight w miejscu, gdzie teoretycznie jest emisja światła. To wtedy na tym lustrze będzie faktycznie widać, że tam no, jest jakaś emisja, nie? Bo pani dała moc, jakiś mocny spot czy tak. IDS-a i nie ma po prostu tej imitacji jakby, że to świeci z tej lampy. Więc dlatego ten efekt jest taki, jaki jest. Okay. Jeżeli pani będzie miała punkt świetlny gdzieś tam na tym, na tej tubie, no to nie będzie tego dziwnego wrażenia, że kurde, tu nic nie świeci, a tu jest rozpalenie światłem, nie? Po lewej. Poza tym też przepalenie światłem może pani powinna zredukować na ramce renderującej, na frame bufferze. Dobra, no. To spróbuję. Natomiast tutaj, jak chodzi o na przykład tą lampę, znaczy tą wannę po prawej stronie, no to to bardzo ładnie działa, no bo fajnie się załamuje to światło tych... załamuje się ten obraz za obiektem, czyli ta drabinka, te płytki, no to wygląda naprawdę przyjemnie, myślę. Tutaj nie mam zastrzeżeń. Nawet właśnie te umywalki, no one wyglądają odpowiednio. To jest jeszcze ta umywalka przed połączeniem tych tak. Ona z przodu wygląda całkiem ok, ale nie wiem, czy tak takie zdjęcie wrzuciłam z boku, to już jest dramat, jak z boku wyglądało właśnie. No, natomiast to, co zrobiliśmy, powinno ten problem rozwiązać. O, na tym drugim zdjęciu pan zobaczy. Na tym drugim linku. Znaczy się wie pani, z drugiej strony, z tego, co patrzyłem na producenta to zdjęcie, to tam też to było takie nie... To nie był taki toczony, piękny element, tylko to było takie troszkę właśnie pozaginane pionowo, nie? To przejście światła było takie powyginane. Okay, to, co pani pokazywała wcześniej na stronie producenta, nie? Jak to powinno wyglądać, ten render? Nie, to pokazywałam te zdjęcia, jak mi to wyszło i że pokazywałam, że właśnie jest takie poszatkowane. A, okej, okay, dobra, czyli na stronie producenta jest to jako prosty, tak, monolit, ładny obiekt. Tak wygląda jak wanna. Okej. No ale to wynika wszystko z geometrii, bo wie pani, z drugiej strony to jest na tyle prosty element, ta umywalka, że jest pani w stanie to sobie zrobić samodzielnie. Ja może pokażę. Już, bo... Super. Bo to jest tylko kwestia profila, nie? Czyli tak, no totalnie z głowy, spróbujmy to. Coś takiego. Tak, 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 tak. Gdzieś tutaj. I tutaj będzie coś w tym rodzaju, nie? No i teraz zagięcia. Czyli tutaj powiedzmy 6 boków z tej strony, tutaj z tej strony. O, i mamy taki element, a jeszcze to jest zagięcia tutaj, znaczy zaokrąglenia na rogach. Raz i tutaj drugie. No i mamy taki profil. I ten profil wystarczyłoby postawić pionowo, 90 enter, dać mu, nie wiem, boki na kole, czyli litera C i teraz pisujemy z 90 enter, strzałka w górę. Rysuję okrąg, po którym to ma pójść, zaznaczam, biorę narzędzie wyciągnij wzdłuż, klik. I tworzy mi się umywalka. Czyli musi pani mieć po prostu, tak jak robiliśmy z oknami, no nie? Wcześniej. To jest ta sama historia, tylko że po okręgu. W ogóle nie pomyślałam, że mogę to sama zrobić. No, ale będę próbował. Zachęcam do samodzielnej roboty, bo wtedy pani nie musi tego szukać i potem jeżeli na przykład, no wiadomo, to nie jest ten sam element, szkło, umywalka. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało po prostu na wizualizacji, nie? Weźmiemy sobie też jakiś tam niebieski skryciem gdzieś na parę procent, paręnaście procent. To sobie nałożymy. OK. To wywalimy. Zrobimy komponent. No i dwie umywalki gdzieś obok siebie. Jedna mniejsza, druga większa. No wiadomo, to jest tylko przykład. Czyli tak, szkło, umywalka, reflection color na prawo, refraction color na prawo, może nie całkiem, albo w sumie całkiem, ale fog color, damy mu powiedzmy w
w taki sposób i depth. O, coś w tym rodzaju. I teraz jak odpalę próbę, może w stronę światła, żeby to ciekawiej wyglądało. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Odpalam. I zobaczmy. No, całkiem chyba w porządku. Spróbuję to i sama po prostu Niech pani wymodelować, spróbuje, bo także. to jest kwestia po prostu siatki. To Będzie jest chyba też kwestia mniejszy ilości. model, bo mam Będzie, wrażenie, że zdecydowanie, bo tam jest strasznie dużo, się tam dzieje. Tam jest po prostu tak. masa tej geometrii. No a widzi pani, to jest chwila roboty, żeby ładny profil sobie wymodelować i puścić go po okręgu o dużej gęstości. I wtedy no, ma pani ładny, estetyczny, czystą siatkę. Dobra, Także super. w ten sposób. Jeszcze jedna uwaga. Jak chce pani odzyskać ten profil na przykład, czyli nie rysować tego od początku, tylko odzyskać ten profil, który tam już jest de facto, można spróbować coś takiego, że rysuje sobie pani po prostu płaszczyznę. I tą Środek, płaszczyznę tak? przecina pani, przecina płaszczyznę z modelem. Jest pani w Okej. stanie odzyskać ten jakby kształt, nie? Jest pani w stanie to odzyskać prawym przedniej płaszczyzny z modelem i on wtedy odzyskuje ten profil. I może pani spróbować wykorzystać to. Nie twierdzę, że to wyjdzie, ale można spróbować. Jak nie wyjdzie, to trzeba będzie narysować to samemu. Okej. No. Dobra. To co tam mamy dalej? No, ta wanna tu wychodzi super. Tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Ona wygląda ładnie, realistycznie. Ma fajne załamanie światła, także I elegancja. na tym zdjęciu w sumie to chyba nawet lepiej widać. Chodzi mi o to, czy to tak powinno wyglądać, bo ten sufit i ściana są w tym samym kolorze, a tutaj na tej wizualizacji tak naprawdę wszystko jest w innym kolorze, tak? To pod oknem jest jasne, sufit jest ciemny i ściana jest No ale jaśniejsza. to wynika z kąta oświetlenia. No, jeżeli Okej, pani dobra. oświetla inaczej, innym światłem, pod innym kątem powierzchnię, no to siłą rzeczy jest więcej cienia i wrażenie jest takie, że jest inny kolor. Okej. Tutaj nie ma jakby powodu do obaw, że tak powiem. Okej. No, bo to No jest to super. normalna sytuacja, nie? Wnęki okienne są jaśniejsze, bo jest więcej światła, sufity, skosy są ciemniejsze, no bo jest mniej światła, nie? No. Tutaj Okej, to. jedynie zauważam, że pani przechodzi ta bateria wannowa, ona chyba przechodzi przez wannę, nie? To trzeba by się temu przyjrzeć i na modelu i poprawić. Nie? Chyba tak jest. Teraz to zauważyłam, No, faktycznie, także nawet chociaż. proszę sobie zwrócić uwagę, przesunąć. No i oczywiście wszystkie te armatury, no na nich nie ma żadnego efektu, jeszcze żadnego błysku, więc trzeba by reflection dodać i będzie lepiej. Okej, dobra, super. No, dobra, Dziękuję. dzięki. Dobrze, proszę Państwa, dalej, kto ma pytania, jakie kwestie? Nie ma odważnych? Może ktoś ma ochotę udostępnić swoje wizualizacje? Omówimy je jeszcze? A to w sumie ja bym mogła jeszcze tak właśnie ogólnie pokazać, co tam jest nie tak i do poprawy. No proszę, to niech pani udostępni ekran. Dobra. Widać? Tak, już popatrzymy. Ok, jest. Tak, widać. Dobrze. Okej, no to ja bym tutaj miał uwagę taką na pewno, że jest ciemno po prawej stronie przy tym kominku. No to już wiemy o tej HDRI mapce, że ona jest do poprawy. Ogólnie no, mogłaby pani rozświetlić na przykład ten plafon meshlightem. Druga rzecz, okładzina drewniana na belce tej poziomej, no ona na pewno nie będzie wyglądać w taki sposób, bo nikt by tego tak nie zrobił, przypuszczam. Raczej by to było Aha, poziomo. czy kierunek Tak, zmienić, tak, kierunek proszę zmienić, tylko faktycznie. musi pani sobie oddzielić płaszczyzny na tym obiekcie tam po lewej stronie. Czyli trzeba po prostu narzędziem linia oddzielić jedno od drugiego.
Czyli wchodzi Pani do oporu do takiego obiektu, rysuje sobie poziomą kreskę narzędziem linia i wtedy ma Pani podzielone dwie strefy na płaszczyźnie. I można tą płaszczyznę poziomą obrócić teksturę, a tą pionową zostawić pionową. To tutaj bym miał taką uwagę. No i kwestia związana z materiałami, czyli no, jak Pani na jednym materiale ma błysk, na innym nie, no to zaraz rzuca się to w oczy, że jeden ma interakcję jakąś z otoczeniem, a drugi nie ma. No nawet na tych oknach, one są całkowicie czarne. Takie, te ramy są czarne jak czarna dziura, więc one też powinny mieć jakieś interakcje z otoczeniem, czyli po prostu reflection, nie? Warstwę odbicia. Okej. Okay. No, niech Pani sobie też sprawdzi ten file path editor, o którym wspominałem, ten edytor ścieżek do plików. To też na pewno warto zobaczyć, sprawdzić, czy wszystko jest tam podpięte. No, tutaj chyba nie mam więcej uwag na razie. Może Pani następną pokazać? No tutaj fajnie, te kinkiety. Tylko znowu, te ramy kinkietów, one powinny mieć jakiś błysk światła na sobie, nie? Bo są całkiem czarne. Natomiast to światło bardzo fajnie tutaj działa. Schody, zbyt czarne. No tam te ramy okienne. To samo, no ale wydaje mi się, ma Pani pogrupowane to wszystko na modelu? Warstwy są opisane, grupy i tak dalej? No właśnie, niezbyt. No to dobrze by było to zrobić również, bo to bardziej jakby przyszłościowo. Nie mówię, że teraz musi Pani robić z tego dokumentację techniczną, natomiast jeżeli docelowo będzie Pani z layouta dla SketchUpa korzystała, no to takie rzeczy będą i tak konieczne. Będzie trzeba to robić bardzo, no może nie bardzo szczegółowo, ale jednak szczegółowo. Optymalizować sobie robotę, bo potem rysunki techniczne szybko mogą z takiego modelu powstać, jeżeli jest dobrze opisane na warstwach i wszystko jest uporządkowane. Grupy, komponenty, no przykładowo, jeżeli ten kinkiet po lewej jest komponentem z tym z prawym, znaczy jest. Z tym po prawej stronie, no to mamy, wiadomo, mniej roboty. No, tutaj ta sama historia, może te listwy na suficie, może dobrze by było to rozświetlić. A może niekoniecznie, bo to wszystko zależy od warunków, jakie chce Pani pokazać, bo widzę, że tutaj ma Pani to światło słoneczne. Natomiast tak, jeżeli na przykład używa Pani mapy HDRI, no to trzeba się zastanowić, czy chcemy oświetlać mapą HDRI, czy chcemy oświetlać światłem słonecznym. Można to jest oczywiście jedno i drugie właśnie. Można jednym i drugim oświetlać, ale wtedy trzeba na mapie HDRI wyłączyć wpływ na alfa, czyli na kanał przezroczystości i na diffuse. W opcjach panoramy HDRI, już pokażę, gdzie to jest. Tak, bo Państwo widzicie cały czas mój ekran, prawda? Może przypniemy, o, przypniemy moją z powrotem. Pani niech cały czas udostępnia, niech Pani zostawi, ale ja przypnę swoją. Ok, chwila. Znów prezentację udostępni teraz. Ok. Powinniście widzieć Państwo, tak? Tak, tak, widzimy. Dobra. I teraz tak, mamy tutaj ten mesh light i tak dalej. Natomiast jakbym chciał sobie podpiąć panorama HDRI, czyli zrobię sobie dome light. Klikam, stawiam. Jest dome light. I teraz przepnę sobie też na tą ogrodową na przykład. Czyli SketchUp. Chwila. Dane SketchUp V-Ray zbiory HDRI panoramy przyroda. No nie będzie ten Autumn Park na przykład. Nie wiem co to jest, nie pamiętam, ale chyba będzie. Dobra, niech będzie taka. I teraz hemisferę zmieniam na sferę. Opcję daję jako Shadows wyłączam, Affect Alpha, Affect Diffuse. Zostawiam tylko wpływ na odbicia. I dzięki temu mogę połączyć to z tym światłem słonecznym. Czyli Sunlight mi wpływa na kierunek światła i w ogóle moc oświetlenia, a Dome Light tylko mi tworzy ten widok za oknem. I dzięki temu mogę sobie po prostu no, jakoś to tam oszukać i połączyć jedno z drugim. No może zróbmy tak. O, takie ujęcie. I sprawdźmy.
Aha, jeszcze moc. Widzicie, zapomniałem o mocy tego światła. Moc została na 1, to jest za mało. Trzeba wzmocnić na Asset Editorze Dome Light z 1, tam na przykład na 25 i odpalam próbę ponownie. No i dzięki temu mamy jakby mocne światło dalej. Natomiast to wygląda nie do końca może realistycznie, chociaż z drugiej strony nie ma tu zachmurzenia, więc nie, może nie ma co mieć obiekcji. Trzeba tylko czasem zwracać uwagę na to, na przykład tak jak tutaj mamy te cienie z drzew, że te cienie w tym momencie nie są zrównane. Coś tu jest, jest tu jakiś fałsz. Więc trzeba by albo faktycznie wyłączyć zupełnie światło słoneczne, czyli sunlight wyłączam, w dome light z powrotem włączam jako shadows, efekt alpha, efekt diffuse. I teraz odpalam tylko na samej panoramie 360, na panoramie HDRI. I teraz tylko ona mi odpowiada za oświetlenie wnętrza i zobaczymy, jak się teraz nam zmienią te cienie. No, zmieniły się na tyle, że zero światła mamy we wnętrzu w tym momencie. Czyli może autoekspozycja by nam załatwiła sprawę. Czyli w zakładce kamera, autoekspozycja, odpalam ponownie i może teraz wyjdzie to lepiej. No, nieco lepiej. Rozjaśniło się. Oczywiście autoekspozycja ma to do siebie, że przepali nam widok za oknem, no ale to jest jakieś optymalne właśnie optymalne ustawienie fotograficzne, że jak mamy tutaj ciemne wnętrze, to zazwyczaj jednak widok za oknem będzie jaśniejszy, jeżeli to jest ujęcie dzienne. No ale można oczywiście w ekspozycji highlight burn zmniejszać troszkę, przepalenie światłem i ekspozycję zwiększać i tak dalej. Można dalej modyfikować sobie tymi panelami. No. Dobra, to wrócę do pani. Gdzie my mamy pani Olga? Dobra. Ok. Dobra. No to zobaczmy. Okej, już, już. Tak, zobaczmy dalej. Tak, no tutaj znowu kwestia z kierunkiem tych słojów. Ten, na blacie powinny być raczej poziomo, tam na pionowej ściance. No tutaj może by fajnie było, żeby te lampy, te słoiki tak zwane zawieszone, żeby one faktycznie miały tam mesh light na tych żarnikach, żarówek. Właśnie próbowałam, ale to jakoś tak było praktycznie niewidoczne. Czy to po prostu to intensity zwiększyć? Pewnie tak, pewnie trzeba by było zwiększyć Aha. intensywność. Jeżeli mesh light zadziałał, jeżeli pani go nałożyła prawidłowo, no to wszystko powinno grać. Ten piekarnik po lewej, jego na pewno trzeba by było ustawić, no bo ta szyba jest taka czarna też znowu, więc wystarczyłoby pewnie, żeby pani tam dała jakiś refleks na powierzchnię tej szyby, już by to wyglądało lepiej. I tutaj, no ogólnie można by się też pobawić z tym we frame bufferze, w tej ramce renderującej z ekspozycją. To, co robiłem przed chwilą, no nie, to highlight burn, przepalenie, ekspozycja i chodzi o to, żeby pani po prostu dała radę raz, że zlikwidować przepalenie na podłodze, no bo tam na lewej stronie, na dole jest mocne przepalenie, a dwa, żeby no po prostu cały obraz stał się nieco jaśniejszy. Nie? Dobra, dalej, lećmy. No, tutaj jest to samo, dalej. Okej, okay. No tutaj ta sama historia, nie? Czyli generalnie, no bo tutaj ma pani fajnie na przykład na tym zlewozmywaku, fajnie się to odbija, na baterii tak samo, no a tutaj na blacie nie ma żadnej interakcji z otoczeniem, nie? I na tej pionowej płycie. Więc tu ta sama historia. To powinno być po prostu spójne. No. No tutaj ta sama historia. Prawdopodobnie niektóre materiały ma pani odpięte od modelu, bo one są na przykład te krzesła strasznie ciemne. Nie wiem, czy to nie wynika właśnie z tego, że musi pani w tym File Path Editorze posprawdzać, czy aby coś nie jest brakujące, czy nie jest na czerwono. Okej, bo one powinny mieć ten sam materiał nałożony, co ta kanapa. No, chyba, że to jest po prostu kwestia światła. Możliwe. Nie chcę tu jakby wyrokować na 100%. Dobra. O, i tutaj właśnie A, gdzieś tutaj ta to lampa widać się lepiej. tak,
rozpłynęła. Ja nie wiem, czy to chodzi Rozdzielczość. o rozdzielczość, Tak, dobrze. to jest rozdzielczość. Cały czas jest ten sam problem, no bo widzi pani, jak te drzewa wyglądają po prawej stronie w oknie, nie? No, no są rozmyte, dlatego że to jest za mały po prostu obraz. Trzeba większy, przynajmniej te 8K. Okej. Dobra, a, tutaj fajnie. No, tutaj bardzo ładnie to, te pionowe, te, no, pręty. Przyjemnie to wygląda. Dobra. Okej. No tutaj te lampy super, te okrągłe. No, myślę, że wie pani, dobrze się tu wszystko zaczyna. Jedynie, o, tu bym miał uwagi do tych wieszaków na ręczniki. No fajnie by było, jakby one faktycznie były, jakby miały ten miękkość, nie? W sensie, żeby ten łuk nie był taki kanciaty. Aha. Wie pani, jak zagęścić ilość boków na łuku? Jakby mógł pan pokazać? Już pokazuję. Tak. Dobra, prezentuję. Powinniście państwo widzieć. Jest? Widzimy Dobra. Ekran. Ok. No to tak, biorę narzędzie łuku, litera A, albo ten łuk z dwóch punktów. Mam boki, sześć boków w prawym dolnym rogu. Wpisuję na przykład, no jak teraz mam sześć, no to on mi narysuje tylko na sześć boków. Wpiszę mu na przykład, znowu wybieram narzędzie A, wpiszę mu na przykład 60, dam Enter. No i nagle jest inaczej. Nagle jest dużo więcej tych krawędzi i dopiero z bliska widać kanciatość. Natomiast jeżeli chcemy ostro już poszaleć i nie chcemy, żeby ktokolwiek zauważył, że te łuki mają jakieś kąty, jakieś segmenty, no to możemy na przykład dać 150 i Enter. I on nam informację o elemencie daje możliwość zagęszczenia tego do momentu, jak nie wyciągniemy ich w przestrzeń, no to one nam dają możliwość modyfikacji, czyli no, parametrycznego zmieniania tych łuków. No, natomiast jak sobie wyciągniemy, tak jak pani ma na tym obiekcie, no to teraz mamy tu 150 boków, 150 segmentów i one tworzą nam fajny, optymalny łuk. Chociaż z bliska tak naprawdę widać, że są wciąż segmentami, nie? Także to jest to. Okej, okay, dziękuję. Dobra, proszę bardzo. Dobra, zatrzymaj i z powrotem do... Okej. Okay. Czy jeszcze... No nie, to chyba wszystko już. Dobra. No dobrze, fajnie. Dobrze się to zaczyna, tylko niech pani popracuje nad materiałami i myślę, że będzie dobrze. Okej, okay, dziękuję bardzo za Dzięki. Pomoc. Dziękuję. Dobra, to kto z państwa jeszcze ma ochotę podzielić się robotą, pokazać? Ja mogę też na przykład jeszcze pokazać, znaczy no niby już pokazywałam częściowo, ale może jeszcze są jakieś uwagi do innych jakichś pomieszczeń, bo tam mam tą strefę dzienną, salonową. No niech pani udostępni ekran i zobaczymy. Dobra. Okej, okay, ekran widać i... Jakaś obsuwa. Chyba, że włączę w sumie z folderu najwyżej, tylko że tu mam wszystkie zdjęcia, nie wiem, czy to widać? Nie, jest widoczne, tak. Jest widoczne. No widzę, że tu na pewno mam z tym lustrem jakieś problemy, że to mi się jakoś tak dziwne, tak jakby jakieś antyczne się zrobiło, ale nie na wszystkich renderach to widać. Tu na przykład widzę. No i też się zastanawiam, jak z tą skórą, żeby to też takie bardziej, no ogółem wszystkie materiały trzeba tak ruszyć, czyli refleksy, bardziej coś kombinować z tym, żeby jakby nie chcę, żeby to się świeciło, żeby to był mat czy satyna, to wtedy co? Z refleksem tylko wystarczy tak, pokombinować, tak. Tak? Nie chcę efektu glossiness, ale jednak, żeby coś tam odbijało. Czyli tak, ten no bo to jest zawsze... Reflection. Jak, tylko proszę tak, mi że... powiedzieć, bo ja chyba coś przegapiłam takiego podstawowego i robię to źle. W sensie, że jak już mam nałożony materiał, wchodzę sobie w Asset Editor i nakładam te jakieś tam zmiany na ten materiał, to muszę we frame buffer sprawdzić sobie, że to nie robi mi się taki render, jakby, no, który trwa długo, żebym ja to mogła sobie co chwilę zmieniać. Dobrze, ja to rozumiem. Znaczy się to jest tak. Bo wciskam render, no to on się renderuje tam 3 minuty i dopiero widzę, że na przykład mi to nie odpowiada. To ja coś robię źle, pewnie za dużo tych renderów robię.
No wie pani, 3 minuty na sprawdzenie, czy wszystko gra, to nie jest znowu tak dużo. To jest mało, więc kwestia, no jak sprawdzić materiał? No może pani równie dobrze sprawdzić materiał gdzieś na osobnym, na przykład, jak pani ustawia krzesło, no to można takie krzesło zapisać jako komponent, czyli prawym przyciskiem na krześle zapisz jako komponent, no i potem otworzyć sobie to krzesło jako osobny plik. Tam sobie to ustawić, a potem załadować, czyli zaktualizować komponent na głównym modelu. To jest jeden ze sposobów, żeby to przyspieszyć. Drugi, na przykład, jak ustawiamy lampy, no to warto. O, tutaj jest uwaga jeszcze odnośnie tych muffinek. O tak, wiem właśnie, to też się zastanawiam, co tu się wydarzyło. Jakieś A zrobiło się lupa. to jest element V-rayowy, czy to jest ten, no, jakby z Chaos Kosmos, czy to ściągnęła pani skądś indziej? Z 3DWR to było. 3D Warehouse. A to jest jako obiekt faktycznie trójwymiarowy, rozumiem, tak? Bo tam te mafiny są po prawej stronie, to są obiekty, czy to są tylko jakieś mapy płaskie? No, zaraz tutaj to namierzę. Nie, no to są obiekt Okej, okay. normalny. Czyli ta szklana, nie wiem jak to się nazywa, to szklane wiatr Pokrywka, pokrywa, tak. tak? Ona jest taka chyba dwuwarstwowa i to pewnie przez to, że tam Ona się właśnie jakoś nie tu. jest dwuwarstwa. Ona A nie prawdopodobnie jest. tam jest jakiś problem z płaszczyzną. Niech pani to sprawdzi, czy płaszczyzna, aby nie jest odwrócona w nieprawidłowym kierunku, czyli musi być przodem do przodu, nie? Czyli na tej białej stronie, żeby to szkło prawidłowo zadziałało i powinno mieć grubość. Czyli żeby grubość temu nadać, w razie czego, jeżeli nie ma grubości, to trzeba joint push-pullem, tym Fredo 6 joint push-pull, trzeba by nadać grubość temu obiektowi. Albo znowu, no może pani stworzyć taki obiekt samodzielnie, wyznaczając profil, puszczając go po kręgu. Na tej zasadzie. Natomiast no ładne, widać, że to jest ładny model, tylko trzeba to dopracować, trzeba to naprawić. Dobrze. No, poza tym no nie mam tutaj jakichś zastrzeżeń. Poza tym, że te materiały właśnie trzeba gdzieś tam podociągać tu i ówdzie. I myślę, no na przykład tutaj ma pani, no nie ma listew przypodłogowych przede wszystkim, nie? To jest mało Wiem, realna wiem. sytuacja, bo jedno mycie podłogi, piękne ściany białe już nie będą takie białe. Tak, to A nie nawet zrobiłam. elektroniczny, autonomiczny terminator śmieci, czyli odkurzacz, też sobie nie poradzi z czymś takim, bo poobija się o ściany i koniec. Także listwy trzeba zrobić, bo one dodają realizmu. Jeśli bym chciała na przykład jakiś biały metal, to też tylko do reflection. Nie chcę, żeby on się świecił, ale żeby też nie był taki właśnie jałowy. Tak, natomiast dobrym pomysłem jest przełamać taki metal biały troszkę szarością, minimalnie. Bo biały materiał, on długo się to po prostu liczy na V-Rayu. To jest dziwne, ale jak nie zmieni pani zupełnie barwy materiału, zostawię go pani jako biały, to on się dłużej liczy no, na wizualizacji. Tak to Coś widzę, wygląda. że i tak mnie przycina, bo ja zmieniam tu zdjęcia, a tu się nic nie dzieje. No nic, dobra, no to chyba to wyłączę, bo to. No dobrze. A, no widać teraz tą łazienkę, A, tak, widać dobra, łazienkę. coś tam się zmieniło. Właśnie, no mówię, tutaj ten metal, Aha. czy jakaś porcelana, takie rzeczy. No, No, ale każdy element bardzo ładnie to wymaga. wygląda. No, ja tutaj. Każdy element wymaga do Bardzo dopracowania. ładnie to wygląda. Tutaj chyba pani wisi ten ręcznik po lewej. Musi pani Tak, sprawdzić też na modelu. lewituje chyba, Lewituje. lewituje. No, to są takie pierdoły, ale niestety, no potem ludzie Nie na pod to każdym zwracają kątem to uwagę, nie? właśnie widać. Czasami coś się wydaje, że jest ok, a nagle zmienimy ustawienie i już nie jest ok. No takie Znaczy, często pierdoły, jest też no. tak, że takie obiekty dopiero na wizualizacji wychodzą, że faktycznie czegoś nie zauważyliśmy, że nam wisi w powietrzu. Więc no, w momencie, jak się to tylko zauważy, to warto to poprawić, bo takie rzeczy wylatują z głowy i potem, no, człowiek odpala finałowe wizualizacje, chce piękne obrazki, a potem właśnie ma takie buble, nie? Właśnie, właśnie. A proszę mi powiedzieć, to jakby tak zapytam w imieniu grupy, to zaliczenie u pana, to my mamy sobie jakby wybrać kilka tych renderów, czy jakby Najlepiej, tak. im Parę więcej, tym lepiej, czy po wizualizacji. prostu parę wystarczy? Wystarczy, no bo i tak jakby będziemy ograniczeni czasowo, no z każdą osobą chcę omówić to jednak w miarę solidnie, zasugerować tam jakieś też powiedzmy rozwiązania bardziej pod kątem SketchUpa, żeby zobaczyć, czy właśnie płaszczyzny są poodwracane w dobrych kierunkach, czy ktoś rozumie style wyświetlania i tak dalej, i tak dalej. No raczej tematy podstawowe w SketchUpie, no i oczywiście pod kątem ilości pracy, no bo jak wiadomo, no
Im kto ma więcej roboty zrobione, pchnie te sprawy do przodu. No jak ktoś przyjdzie z modelem, gdzie są raptem ściany i niewiele więcej, no to też ocena będzie niższa niż u tego, kto już ma praktycznie skończoną robotę, nie? No. Okej, to wszystko jasne. Dziękuję. Dzięki. Dobrze, to czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytania? A czy ja bym mogła mieć typowo do VRA pytanie? Chodzi mi o... No tak. Jakby Pan mógł wytłumaczyć jeszcze raz, bo chyba o tym było, ale ja coś przeoczyłam. Ten, jak mam to okienko Asset Editora i mam, powiedzmy, że renderuję to na tym CUDA, tak? To tak. Czy ja, jaka jest różnica pomiędzy tym Interactive a Progressive? Albo że interaktywny, interaktywny render to jest render, który cały czas jest w toku, no nie? W sensie, jak włączę sobie tu Interactive, tylko muszę zmniejszyć rozdzielczość, bo będę liczył na CPU, to dam sobie na przykład 500 pikseli czy 600 i daję sobie nie ten widzi, render nie widzimy interaktywny. Nic, nie wiem, czy Pan udostępnia. A, nie widzę, sorry, jeszcze, znaczy nie udostępniam właśnie, cały ekran. Okej, okay, udostępnij. Dobra, powinniście Państwo widzieć. I teraz tak. Odpalam render interaktywny. I teraz ten frame buffer trochę zmniejszę. To sobie zwinę. To sobie zwinę. I to polega na tym, że jak teraz zmieniam ułożenie, przybliżam się do obiektu, to render interaktywny po prostu na bieżąco wprowadza nam te zmiany. To jest różnica między... Znaczy tak wygląda sytuacja z renderem interaktywnym. Czyli to jest dobre do ustawienia początkowego, do sprawdzenia materiałów i tak dalej. Można też sobie dać właśnie śledzenie danego rejonu tylko, log bucket starting point i on teraz liczy tylko i wyłącznie w tym miejscu, więc to się tutaj sprawdzi. Natomiast render progresywny, progresywne renderowanie, no to jest po prostu interaktywny. Wyłączam, progresyw, włączam i tu nie ma tych kratek, tylko to jest zagęszczanie ilości pikseli. Coraz bardziej, coraz bardziej. Zobaczcie. Czyli on przechodzi jakby te procesy. Renderuje, zaraz będzie renderował jakby drugą serię, potem trzecią serię i tak dalej. Będziemy po prostu widzieć, jak to odchodzi od środka na zewnątrz. Czyli to nie ma znaczenia, jak wyjdzie wizualizacja, tak? Tylko to jest kwestia po prostu... To jest kwestia sposobu renderowania, tak. Okej. Tylko z tego, co wiem, to render progresywny jest bardziej pamięciożerny. Więc jak ktoś ma słaby komputer, to lepiej liczyć na wyłączonym, tym progresywnym i... no, po prostu nie na progresywnym, tylko na tym zwykłym, na tych kratkach renderujących. Bo jest większa szansa, że to się policzy wtedy. No. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie w miarę. Tak, tak, jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Dobra, a jeszcze ostatnie mam pytanie, bo zaczęłam jeszcze sobie robić te rendery z tą wanną i z umywalką i nagle mam jedno i drugie matowe, a nic nie zmieniałam tak jakby w materiałach. Czy mogłam coś źle w ustawieniach renderowania ustawić? Bo właśnie zaczęłam grzebać w tym może pani zostawić, znaczy może pani zobaczyć, jak wygląda ten materiał, albo udostępnić nam ekran? Już, sekunda. Sekunda, sekunda. Bo tak będzie najłatwiej. Bo wyszło mi właśnie, o, coś takiego. Chyba, że to po prostu... Nie widać jeszcze ekranu. Musi a, pani... nie widać? Sekunda. Jakby się dało. O, teraz chyba się udało. Dobra, jest, ładuje się. O, wyszło mi coś takiego. Już patrzę. Przypnijmy. Okej. Okay. I tutaj te umywalki. To tu chyba... Nie, no jest w porządku, tylko trzeba popatrzeć na materiał. Niech pani wejdzie na ten materiał szkła. No tak, tylko mam jeszcze przywieszoną. Niech pani zminimalizuje frame buffer po prostu. W prawym górnym rogu minimalizacja i tutaj. I niech pani wejdzie teraz na
Wejdzie Pani na ten materiał na frame, na asset editorze. O, tylko ja muszę chyba ściągnąć pipetą. Była trochę bagaż. A po co ma Pani te cienie włączone? Bo miałam ja tego wyłączyć. Okej, to niech Pani kliknie. Na samej górze ekranu ma Pani ten suwak pory dnia i pory roku. Tak. Ten, to tam po lewej stronie jest cień. Wyłączamy, klik. Nie gotowe. Okay. Dobra. I jeżeli chce Pani pobrać materiał. No dobra, jest glass tinted orange. I zobaczmy. No i tak to wygląda, nie? No tak, i się świeci. Wejdźmy w reflection. Okej, jest świecący, a refraction. Całkiem refraction, spróbujmy, albo prawie całkiem na prawo. Refraction color. Na prawo? Tak. Dobra. I teraz niech Pani wejdzie jeszcze na koło zębate. I tutaj to się dlatego, bo Pani chodzi o to zamglenie, nie? Że tak. To jest takie zamglone. Niech Pani rozwinie po prawej stronie denoiser, w prawym dolnym rogu denoiser. I zobaczmy, mamy V-Ray denoiser i NVIDIA AI. Niech Pani kliknie na górze. Engine, silnik, V-Ray denoiser, klik. No i Pani ma jeszcze tą wersję V-Raya 4. coś, nie? I Pani nie ma tego Intel Open Image, więc to wynika, to, że wizualizacja się rozmywa, wynika z V-Rayowego denoisera. Musiałaby Pani mieć tą nowszą wersję programu. Albo zrezygnować z odszumiania, z denoisera. Czyli to po prostu wyłączyć, tak? Tak. I jeżeli Pani to wyłączy... Okej. Jeżeli Pani to wyłączy, no i policzy wizualizację, tylko mamy tak, noise limit u góry 0,02, no to powinno to wyjść prawidłowo. Powinno to wyjść bez szumu. Natomiast jak Pani wróci na frame buffer, na ramkę renderującą, na chwilę, tak, i tutaj po lewej u góry jest effect result. Niech Pani się zbliży do wanny i w lewym górnym rogu, niech Pani kliknie effect result. W lewym? W lewym górnym rogu, effect result. A, tu, dobra, o Jezu, nie tu. I dajmy tam RGB color. Okej. I w ten sposób jest to, co powinno być, nie? Tylko jest szum. Więc musi Pani prawdopodobnie jeszcze zmniejszyć ten limit szumu i możliwe, że zwiększyć max subdivs. Aha, no tak, bo zaczęłam się właśnie też tym... Tutaj, okej, okay, wiem, to. Tak. Okej, okay, dobra. No to chyba wiem wszystko już. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dobrze, proszę Państwa, słuchajcie, myślę, że zakończymy na dzisiaj. 10 minut wcześniej urwiemy. Jeżeli ktoś nie ma sprzeciwu, bo chyba wszyscy są zmęczeni, ja się trochę nagadałem te ponad 8 godzin, więc myślę, że dacie mi trochę forów. Jeżeli ktoś jeszcze ma jakąś palącą kwestię, to proszę mówić. Jeżeli nie, to zakończymy na dzisiaj. Czyli rozumiem, że milczenie oznacza zgodę w tym wypadku. Tak jest. Czyli możemy na dzisiaj kończyć. Super, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Nagranie będzie, dzięki. Nagranie będzie na YouTubie, więc będziecie mieć do tych konsultacji dostęp do całości. No właściwie będziecie mieć dostęp do wszystkich 4 grup, także jak ktoś będzie miał za dużo czasu, no to zachęcam do skakania po tym sprawdzania. Zawsze coś sensownego może się uda z tego wyciągnąć. No. Dobra, dziękuję i do następnego. Dziękujemy, do widzenia. Dzięki, do widzenia.